Dzień dobry, witajcie w najnowszym odcinku Starego Gracza, czyli podcastu o grach wideo z elementami popkultury. Ja nazywam się Rafał Haszkowski, a ze mną dzisiaj w wirtualnym studiu są niezastąpiony Tomo Kujsz. Witam wszystkich. I Damian Palucha-Kadachman z podcastu Fantasmagieria. Dzień dobry. No cześć. Miło cię słyszeć. No dobrze, słuchaj, słyszałem, że zbliża się bardzo fajna jubileuszowa data premiery odcinka 600 Fantasmagierii. To prawda, Lito, czy nie? No tak, tak, tak. Właśnie jestem na etapie tworzenia scenariusza i castingu, więc będą się rzeczy działy. Będzie filharmonia, będzie orkiestra symfoniczna, kamery, szmery, bajery, więc... No, ale będzie, kiedy będzie, tak jak to mówią twórcy różnych fantastycznych gier. A, no cudownie, to czekamy w takim razie. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj przed wami kolejny wspaniały odcinek z tematem głównym przewodnim pod tytułem Piraci, ale nie piraci komputerowi, tylko piraci morscy. Ale zanim do tego dojdziemy, masa rzeczy po drodze. Ja przede wszystkim na początku chciałbym was bardzo zachęcić do tego, żebyście pamiętali o nadchodzącym koncercie The Sound of the Fireflies, czyli koncercie muzyki z The Last of Us, part 1 i part 2. Powinienem powiedzieć part 1, part 2 oczywiście. Zrobiłem jakiś polglisz. Generalnie 28 kwietnia Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Oczywiście będzie też Gustavo Santaolalla, kompozytor, występował, więc myślę, że to jest super okazja, szczególnie dla wszystkich fanów The Last of Us, żeby być tam i na żywo wysłuchać tej muzyki. Ja się wybieram, ale ciągle nie wiem, czy mi się uda dotrzeć, bo wyjazdy służbowe i parę prywatnych tematów. Natomiast polecam uwadze, bilety są jeszcze do kupienia na Ticketmasterze. Ja link wrzucę w opisie odcinka. Wielkie podziękowania, pozdrowienia dla Artura Alchemika za te wspaniałe opłatki, które nam zaczął tworzyć. Jedną już widzieliście jako ekstra, stary ekstra numer 4. Zaraz pojawi się tutaj w 80. już odcinku starego. Kolejna rzecz to oczywiście nadchodzące trzecie urodziny podcastu. Nie wiem, czy wiecie, ale 5 kwietnia to jest dosłownie 3 lata od momentu, kiedy puściłem w eter pierwszy radosny odcinek starego. Dzisiaj po 80 odcinkach stwierdzamy, że jest jeszcze fajniej i będziemy dalej nagrywać i was zamęczać radosną twórczością. Natomiast z tej okazji będzie rozdanie jakichś giftów, prezentów, które tu gromadzimy z Tomaszem dla was, drodzy słuchacze. W następnym odcinku, czyli gdzieś za 2 tygodnie, ale będzie mała tygodniowa obsługa, bo wyjeżdżam do Pragi, więc myślę, że około 10 nagramy z Tomaszem 81 odcinek, którego tematem przewodnim będzie Jackie Chan, a może i cała szkoła Shaolin i karate. Damian, wpadasz od razu z automatu? Jestem po lekturze Bohaterów ostatniej akcji, tam jest dosyć spory rozdział o Jackie Chanie, zresztą rozdział, bo to jest cała książka, ona się przeplata tymi historiami, więc no, tam jest sporo informacji, więc już jestem ekspertem, nie muszę czytać innych biografii. W zasadzie moglibyśmy usiąść czytać książkę na żywo, nie? To byłby cały odcinek. Spodziewałem na rolę, tak. A, dokładnie tak. No, to ja, no tak. Czekaj, co jeszcze takiego fajnego? No dobra, rozdamy prezenty. A, miałem wam pokazać do kamerki, bo specjalnie to przytachałem, to zrobię to jeszcze raz. Właśnie, edycja kolekcjonerska Kalisto, nie, nic nie widać, protokół. O, tak to wygląda, zobaczcie, ten badziew, ciężkie to jak cholera. To jest wielkie pudło, słuchajcie, w którym jest steelbook, gra, season passy, komiks od Dark Horse, jest bardzo fajny i jeszcze jakieś inne rzeczy. To będzie jeden z giftów właśnie w ramach starego, bo takie rzeczy udało nam się prawie że hurtowo zakupić w Skydance na wyprzedaży magazynowej. A to kupiłeś więcej sztuk, nie? Tą, że jedną, tak? No jedną akurat, bo jedna jest moja prywatna na PS5, a będzie do wygrania zestaw na PS4. Oczywiście można sobie zrobić upgrade tam za 50 zł, prawda, do samej gry, bo zawartość jest ta sama, znaczy płytka jest. Chciałem, że tak szybko po prostu zrobiłeś na flipa, nie? Kupiłeś, mówię, a dam na konkurs teraz. Wiesz, jaki jest problem? Nie można było kupić więcej niż 2 sztuki naraz, no takie wprowadzili ograniczenie, no bo de facto było to tanie. No i parę rzeczy. Mogłeś żony poprosić, wiesz, żeby jeszcze... No mogłem, wiesz, wszystkich znajomych, nie? I tak, tylko gdzie to składować? Ostatnio na grupie była bardzo chwalona ta gra, więc akurat, wiesz, dużo zyskała z czasem, więc czemu nie? Tak jest, tak jest. Cult following będzie.
Na taki... propos koncertów, to ja tylko powiem, że jak ktoś bardzo kocha muzykę z gier, to w Katowicach, w Spodku 20 kwietnia będzie taki chyba trzydniowa impreza, ile się nie mylę. I będą właściwie koncerty, będzie muzyka ze wszystkich najlepszych gier, nawet nie będę to wymieniał, nie, tam Assassin's Creed i tak dalej. Muzyka z Minecrafta będzie, no to jest dla mnie interesujące, wow, co tam będzie. Tam jest muzyka? Tak. I wszystko poprowadzi Jarosław Boberek, więc postać zasłużona na przykład do polskiego dubbingu growego. Drake. Więc, dokładnie. Ale chyba muzyki z Uncharted nie będzie i to jest jakiś taki... Szkoda, nie? Błąd, moim zdaniem. Niewykorzystanie potencjału tutaj. Że Nathan Drake zapowiada teraz koncert muzyki z Uncharted. W zasadzie to młodzi by powiedzieli Król Julian, nie? A nie tam Nathan Drake. Ale... Znaczy, to młodzi 40-latkowie, którzy pamiętają. Tak, Madagaskar i inne takie. To prawda. No dobrze, słuchajcie, to pamiętajcie oczywiście o socjalach, odwiedzajcie Starego Gracza na Instagramie, na Facebooku, wpadajcie na grupkę dyskusyjną, zostawiajcie komentarze na YouTubie pod tym odcinkiem, możecie nam też zostawić suba i dać łapę w górę oczywiście, a no i polecam też kontrybucję, zawsze możecie nam postawić kawę, tipa, albo nawet zostać naszym patronem tego jakże radosnego podcastu i objąć go swoim mecenatem. Więcej detali oczywiście na Patronite. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o naszą rozbiegówkę, to przechodzimy już do pierwszej sekcji, jakże ważnej, czyli gry. Damianie drogi, w co ty grałeś ostatnio ciekawego? No, wiesz co, skończyłem The Thaumaturge. I no, okej, okay, nie? Podobał się. I jak? Wiesz co, powiem ci, że ostatecznie takie wrażenia mam mieszane, bo kurczę, to zakończenie nie wydawało mi się jakimś takim wielkim przytupem. I tak sobie pomyślałem, że gdyby ta historia... Już wracając do tej dyskusji, dlaczego gra nie ma polskiego dubbingu. No okej, okay, nie, tam nie ma polskiego dubbingu, bo nie ma i tyle, ale tak jak mówiłem, nie wiem, czy taki koszt byłby duży, bo nawet oglądałem te napisy do końca, znaczy napisy kredycji, jak to się ładnie mówi, napisy końcowe. I obsada jest właściwie na samym końcu. Wszyscy tam zasłużeni dla studia, testerzy i inni tacy, no nie, chłopcy od posyłek są wcześniej niż obsada, ale sprawdziłem i obsada jest jak najbardziej złożona z wielu aktorów i wielu z tych aktorów pochodzi z naszego wspaniałego kraju, Polski. I mogliby tym zamiast, powiedzmy, zrobić drugiego podejścia, nagrać linijkę po polsku. Oczywiście śmieję się, bo to tak nie wygląda, ale szkoda, bo ta gra naprawdę by zyskała, bo tam jest tyle fantastycznych odniesień. Wiadomo, że do historii, do Polski pod zaborami, nie? I to się wszystko przeplata z tą rewolucją robotniczą, nie? Tam 1905. I być może gdyby właśnie zachowano tak, że Rosjanie mówią po rosyjsku, Polacy mówią po polsku, nie, w tej grze to byłby takie pełniejsze. No ale to jest koszty, oczywiście, nie? Coś, co być może się stanie, bo gra zdaje się zbierać naprawdę dobre oceny. Fajnie wygląda, nawet muszę przyznać, że pod koniec, no bo to jest, nie wiem czy widzieliście, jak wygląda walka. No walka jest taka jak w japońskich RPG-ach, turowa. Tak. I ona ma taki vibe, że w pewnym momencie jak chcesz i sobie podniesiesz ten poziom trudności, to musisz się zastanowić, co zrobić, w jakim momencie, jakiego salutora użyć, jakiej mocy. Oczywiście to jest tak zrobione, że masz bardzo łopatologicznie te wszystkie podpowiedzi, no właśnie, i inicjatywę wypisaną, że tam, że nie musisz tego pamiętać, nie? To jest tak, że okej, okay, tutaj ten salutor to na pewno przerwie działanie tej albo skontruje tą moc, no nie? To wszystko, te wszystkie buffy i debuffy są opisane, ale przyznam, że w pewnym momencie, kiedy już ta historia, no nie, zaczęła być takim, wiesz, FedExem, biegania z miejsca na miejsce, no to ta walka dla mnie była nawet taka w miarę interesująca, nie? I to wszystko, nie? Więc ja wrócę na pewno kiedyś do tej gry, jeśli powstanie pełna wersja polska, nie tylko napisy, ale ten, bo tam jest dużo ciekawych historii, dużo tych znajdziek, które tworzą ten obraz Warszawy, te kuriery porozrzucane, te jakieś liściki, jakieś notatki, jakieś ulotki, to wszystko naprawdę fajnie się spina. Na dłuższą metę nie ma większego znaczenia i tak jak mówię, no moim zdaniem ta konfrontacja końcowa mogłaby być z większym
z większym przytupem. O, tak, tak powiem. No, a druga gra, w którą gram, to jest Expanse Stateless Series. Gra, w którą no, postanowiłem zagrać wtedy, kiedy mi się udają w dobrej cenie wyrwać i tak, taka okazja była na GOG-u. O, super. Gram na Steam Decku i na tym Steam Decku chodzi bardzo dobrze i muszę przyznać, że gra wygląda no, co najmniej albo nie, wygląda dużo lepiej niż inne gry Telltale. Widać, że nie ma takiej jest płynna, że te postacie są naturalniejsze, mimo że mają taki lekki, karykaturalny sznyt i dodatkowo, no wiadomo, Diek Tans, chyba domena ich wszystkich gier, nie? Że tak to wygląda. Tak, tak, że tamte były takie sztywne, takie kanciaste, tak. Takie trochę... Ale masz rację, ona jest wyjątkowo płynna, jeśli chodzi o ruchy postaci, też na to zwróciłem uwagę, chociaż to nie jest mock-up, absolutnie, nie? Tak, bardzo naturalnie to wszystko wygląda, no wiadomo, że to chodzi bardziej o te filmiki przedmiotowe, ale sama rozgrywka też świetna. Przynajmniej na takiej zasadzie, o ile, znaczy to, czego oczekiwałem od tej grze, czyli po prostu takie chodzenie po tym świecie, podnoszenie przedmiotów, coś tam robienie, słuchanie, rozmawianie, to wszystko się sprawdza. Ja jestem dopiero na samym początku. Pierwszy epizod, odkryłem pierwszy wrak, jeśli mogę tak powiedzieć, że odkryłem. Mhm. Nie wiem, tam jest ta akcja jak z horroru i muszę przyznać, że bardzo się wciągnąłem, ale też są inne rzeczy niezwiązane z grami, które mnie bardzo absorbują w tych ostatnich tygodniach. I dokończyłem Roysta, trzeci sezon. O, nie wiem, czy widzieliście. Tak, widziałem. I muszę przyznać, że no, Mistrzostwo Świata, jak oni... Bo to ktoś, kto nie widział Roysta, w ogóle serialu Royst, no to ja polecam w ogóle, żeby zacząć i nawet zrobić sobie taki maraton przez trzy sezony, od początku do końca. Dlatego, że w trzecim sezonie jest mnóstwo nawiązań właściwie do pierwszego sezonu bardziej niż do drugiego. I to, w jaki sposób ten serial spina to wszystko. Tam, kiedy on żongluje tymi czasami, bo akcja przenosi się, powiedzmy, te 30 lat, tak, 30, nie, 20 no to 60, parę, coś takiego. Tak, no to 60, tak, potem mamy tak, a później wskakuje, no bo 30, ten 30, się, tak. Tak, on się dzieje na przełomie milenium, tak? Tak. I to jest tak fajnie zrobione, bo jest i ten klimat, który my przeżyliśmy, pamiętaliśmy, co oni tam mówili, wiecie, że przygotujmy się, apokalipsa komputerowa, niekomputerowa, to też było w tym, ale bardziej chodzi o to, że nie zrobili jakiegoś wielkiego skoku, nie, w lata 2000, zatrzymali się w tych latach 90., ale dorzucili po prostu jeszcze kilka gwiazd, na przykład tam Gajos gra. Ma małą rolę, ale naprawdę jednak świetną. Tak. I to, jak te postacie, prawda, są pokazywane w cudzysłowie, w teraźniejszości, czyli w tym 99 roku, a później właśnie do tych lat 60., końcówki lat 60. chyba tak, jeżeli dobrze pamiętam. Bo to mniej więcej się dzieje w tym okresie, no nie tam. Kapitalnie zrobione. No i obsada kapitalna, Łukasz Syna, właśnie Różdżka Magdalena i te. Tak, tak. Ale właśnie ten w cudzysłowie młody Franceski, no nie? Mm-hmm. Osoby, które wiem, nie to jak to nazywa. Nie, ale jest dobrze ucharakteryzowany. Świetnie. Dodatkowo z tego, co słyszałem, to ten głos miał właśnie zmieniony komputerowo, taki a la deepfake głosowy. Przez AI, i to się świetnie sprawdza. Naprawdę kapitalnie. Dużo lepiej niż głos Seweryna, bo wydaje mi się, że głos Seweryna to chyba przenieśli do temu młodemu tak jeden do jednego. Troszkę i to był taki efekt jak Indiana Jonesa, gdzie młoda twarz Indiana Jonesa mówi głosem 80-letniego Harrisona Forda. Zgadzam się. Tutaj, no ale świetna intryga, fajnie się to wszystko zazębia. I na pewno będzie czwarty sezon Roysta. Mam nadzieję, że będzie. Myślisz? No może. Ale... Myślałem, że znaczy, nie kończą. Ja też. Tak? A, widzisz. Bo, no ale to też trzeba tak jakby, wiecie, kiedy jesteś u szczytu, kończysz i wystawiasz po sobie... Ale zwróć uwagę, że ta sama ekipa, bo to zrobił Żuławski, prawda? Dobrze nie, mówię? Holubek. Holubek młody, dobra. Bo mi się zawsze mylą tych dwóch kolesi, bo oni robią właśnie podobne rzeczy. Oni zrobili Wielką Wodę rok wcześniej, więc on ma fajną ekipę do pokazywania tych lat, takich sobie wyobrazić w Polsce, że to lata 60., czy 70., czy 80., czy właśnie 90. Nie? Więc ja trzymam kciuki, bo oni to fantastycznie robią. No, no tak, no tego młodego ojca Różdżki, że się tak wyrażę, czyli tej policjantki, no, czyli
młodego Gajosa, że tak powiem, to gra właśnie jeden z tych aktorów, który gra w Wielkiej Wodzie. Ale nie, no, znaczy ma to sens, że to się po prostu po tych trzech sezonach skończy, bo oni po prostu w taki dosyć, jak to powiedzieć, godny sposób i naprawdę taki ściskający za serducho pozamykali wszystkie wątki. Tak. Albo mam takie wrażenie, bo... Nie, pozamykali nie wszystko, tylko... nawet tak. Wątek Seweryna na koniec. Tak, tak. I można było się zrzucić nawet tą aktorkę, którą tam dobrali, no nie chcę za bardzo zdradzać, wiecie, bo to nawet nie ma znaczenia, bo to nie byłby spoiler. To jest taki serial, gdzie ta intryga, nawet to rozwiązanie, można powiedzieć, że to jest intryga, która jest świetnie budowana, wiecie, i ona ma sens na koniec, ale to w cudzysłowie, że się tak wyrażę, chociaż to nie jest tak do końca w cudzysłowie, ale to, kto zabił, nie jest tak ekscytujące, chociaż ma sens, wiecie o co chodzi, że buduje się do tego, że to może być jakiś arcy, wiesz, ktoś, no nie wiem, ktoś pokroił doktora No, nie? Okay. A później okazuje się, że może nie, ale też nie chcę zdradzać, wiecie o co chodzi. Polecamy, polecamy. A bo to jest to... Royce, świetny serial. Przy okazji, jak jesteśmy przy popkulturce, to pociągniemy ten temat, bo w tym tygodniu obrodziło mocno trailerami przecież filmów, na które czekamy. No, na pierwszy rzut oka oczywiście Alien Romulus od Fede Alvareza. Jak przypomnę, że Fede Alvarez to twórca no, remake'a Evil Dead z 2013, o którym często mówimy, i jeszcze jednego filmu, i teraz wam nie powiem, jaki miał tytuł horroru przed pandemii, ale nieistotne. Istotne jest to, że pokazano, no mały był ten teaser, prawda, ale klimat, jaki moim zdaniem wylewa się z tego teasera, czyli ten statek, te ciasne korytarze, zaułki, te kable zwisające, te facehuggery goniące ludzi, to po prostu było niesamowite. Ja powiem szczerze, że bardziej się ucieszyłem, niż jak oglądałem trailery filmów Ridleya Scotta, czyli Prometeusza i Alien Covenanta, i strasznie czekam. Nie wiem, jakie są wasze uczucia. Wiesz, ja tego zwiastunu nie widziałem tak to naprawdę, u jakiejś przebitki. Ta, u teaser, tak. Ale to jest taki klasyczny motyw. Nie wiem, czy to było zwiastunie, ale są takie dwie rzeczy, które zrobisz. Pierwsze to jest tak, że powiedzmy ten statek przelatuje i w tle jest planeta, tak, albo jakaś stacja kosmiczna, i wtedy tu masz jeden. Tak. A druga to jest, że słowo alien musi się tak pojawiać, wiesz, taki, tak się jakby składać na tym ekranie, wiesz. I nie wiem, czy taka to było, czy to ale... To tam, tak? Tam akurat jest troszeczkę więcej, bo tam na tym teaserze się wylewa ósmy pasażer Nostromo. Tam jest takie zaszczucie i klaustrofobia, że aż miło się na to patrzyło. To jest naprawdę dobry trailer. Znaczy, ja nie wiem, czy w ogóle wiecie, że to ma być umiejscowione między jedynką a dwójką obcych chronologicznie, więc to będzie ciekawe, nie? Na szczęście nie te czasy, wiecie, prequela Ridleya Scotta, bo to bym nie zdzierżył tego kolejnego. No szkoda. Czy znaczy, wiesz co, prequele, znaczy te filmy Ridleya Scotta zrobiły jedną złą rzecz, no. I to na poziomie może nawet większym niż ta trylogia Disneya Gwiezdnych Wojen, czyli całkowicie rozbiła Gnezę. Cały lore. Tylko że problem z filmami, nie, chyba kiedyś żeśmy to poruszali, problem z filmami serii Alien był taki, że każdy reżyser miał gdzieś w nosie, może oprócz Camerona, ale miał ten lore gdzieś w nosie, bo Cameron powiedzmy jeszcze wtedy, wiesz, tego loru nie było, jakby to Cameron stworzył lore, który my znamy, stworzył właśnie rozbudował korporację Weyland Yutani i tak dalej. Arcturianie, tak. Prawda? Jest jakaś wspomniana obca rasa, która przewija się przez w tym filmie, bo słyszałem ostatnio, odświeżałem sobie i w komiksach, więc jest jakiś tam kawałek świata. No. Oryginalny ósmy pasażer to po prostu no, to jest horror science klasyczny, fiction z fajnymi twistami, bo tam są, znaczy bo wiesz, bo wiadomo, że jest jeden to jest obca, ale drugi to jest nie? Ale tam nie było zbyt wiele rzeczy, wiesz, tam ten świat nie był tak mocno zarysowany, a Cameron już go tak ładnie zarysował, stworzył wiele elementów, ale już, jak to się mówi, i Fincher, i później kolejni, to już za każdym razem modyfikowali, bo cała ta seria komiksów, która powstała po Aliensie, miała i Hicksa, i miała Newt. I to przez bardzo krótki czas było kanonem. Jak wracałem do momentu, na ziemię, kiedy właśnie Fincher zdecydował, że te postacie to po prostu w piach i tyle. Tak, nie? Jak Disney mówisz, no przychodzi nowy włodarz i mówi, dobra. Ręce prycz od Aliena Trójki, to dobry film.
ale w wersji reżyserskiej, tylko nie kinowej. No tak, ale chodzi mi o to, że Fincher zachował się jak Ryan Johnson, nie? Po prostu. I tyle. No oczywiście, miał prawo i pieniądze, no. Co tam dużo gadać. No tak, no, ale później i tak najlepsze, że koniec końców jego film w wersji reżyserskiej i film, który jest w kinie, to są takie filmy, które idą jedną drogą, ale tak, ten skręci w lewo, ten skręci w prawo, i później znowu się spotkają gdzieś tam na rozdrożu rozejdą. Nieprzyjemność być w kinie na premierze Aliena Trójki i faktycznie tam było tyle dziur, których do dzisiaj nie pamiętam, nieścisłości. Jak wiecie, w ogóle nie było sceny, tam był jakiś bawuł, z którego obcy wychodził, potem pies, tego w ogóle nie pokazywali, skąd się wziął nie, obcy. Nie, to właśnie zależnie od której wersji. A, nie? No, tak. Wersja reżyserska miała takie zwierzę, a wersja kinowa miała i reżyserska była logiczna w ogóle, tak naprawdę. Tam był pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, czego absolutnie nie było produkcyjnej. No ale o tym gadaliśmy kiedyś, że producenci kazali ciąć i zachować 2 godziny, a nie 2:40. Okej. Ale styl bardzo fajnie, jakby zrobiony wątek tam z Androidem, z Bishopem. Ale a propos logicznych się takich tych, nie wiem, czy obejrzeliście drugi sezon Richera? Oczywiście. Powiem tak, jak ja bardzo, w ogóle pierwszy sezon Richera jest świetny. Mhm. Jest świetny. Ale drugi sezon Richera, to ja nie wiem, czy to dla mnie nie był, wiesz, poziom komplikacji, takiego bezsensowności, wiesz, tego wszystkiego. Albo poziom komplikacji na poziomie dark, a jednocześnie historia prosta jak w Basic, która ma też taki świetny był film z Johnem Travoltą, nie wiem, jak nie widzieliście, to polecam, specyficzny film, ale on jest tak, że on komplikuje tą fabułę, robi tam twisty, ale później się okazuje, że to wcale nie jest tak skomplikowane, tylko to jest tak zbudowana ta historia. I z Richerem było tak, że ja w pewnym momencie w ogóle straciłem kto, dlaczego. Znaczy, teoretycznie niby wiedziałem, ale tak mówiłem, ale czy na pewno? Gdzie tu jest ta logika? Gdzie tu coś łączy? No nie, dobra, czyli jest, wiesz, osiłek na walaj. I trochę za szybko oni przeszli od tego klasycznego Richera w stronę Richera takiego właśnie, który działa z drużyną, który musi mieć taki assembly cast, jak to wszystko jest, wiecie, że nie może być samotnikiem, a ja właśnie lubiłem tego Richera takiego, który podróżuje sobie tą Ameryką i on nie szuka kłopotu, po prostu czasami kłopoty znajdują jego i wiesz, i on wtedy działa. I ja się obawiam, że oni, że trzeci sezon, który powstaje, znowu będzie się składał z tego, że on sam nie działa, tylko ma całą drużynę ludzi, no bo być może ludzie nie chcieliby oglądać takiego Richera, który jest samotnikiem. Nie wiem, może zrobić jakiś fokus. To już zostało odkręcone. W trzecim sezonie będzie tylko Richard, nie będzie drużyny. To już jest potwierdzone. Prawda. A no widzisz, no czyli słuchacie retroaktywnie, drodzy producenci z Prime, bo to jest to, no. Ale a propos Richera znowu, bo tutaj kolejny przeskok popkulturalny. Czy widzieliście Roadhouse? Właśnie chciałem powiedzieć, że wczoraj obejrzałem nowe Vicky Daiwo, czyli remake filmu z Patrickiem Swayze, z Jakeem Gyllenhaalem. I powiem szczerze... Znaczy widziałeś, jak powiedziałeś z Patrickiem Swayze, to widziałeś stary film, tak? Nie, no, że ten nowy jest po prostu remake'iem tego starego. Tak. Albo, tak. Nie chcę tego nazwać remasterem, raczej remake'iem niestety. Nie, no to jest, tak, to jest zupełnie, to jest nowa historia. To jest taki, mam wrażenie, znowu chcieli zrobić western z bohaterem, który przychodzi, broni lokalną społeczność, no bo tak naprawdę o tym był też ten oryginał. Tylko, że naprawdę źle się to oglądało, w sensie Gyllenhaal świetnie wygląda, chciałbym tak przypakować, jak on w jego wieku, i można podziwiać jego. Możesz. Ile ma lat? W moim wieku, 8-0. No. 42. Nie, 8-0 jest rocznik. Tak? No. Wiem, że wszystkie roczniki najlepsze to jest 8-0, ale... Tak, możemy przypakować, tylko trzeba prywatnego trenera, trochę hajsu, dietę i parę innych rzeczy. I Conora McGregora, z którym walczy. Ale tak, 80, masz rację. Wiesz, co jest najgorsze w tym filmie? Tam najprostsze efekty były komputerowe. Jeżeli kolesia ściga samochód, chce go przejechać, wszystko na komputerze. Tak po taniości to wyglądało, nie? Główny zły, to jest klisza goniła kliszę. Tam nie było nic oryginalnego, oprócz fajnej miejscówki na Key Islands, czyli tam na Florydzie, gdzie to się rozgrywa w tym tytułowym przydrożnym barze. I to jest taki filmidło właśnie na wieczór, tak? Dlatego to jest hitem, bo to się świetnie ogląda. W sensie siedzisz, nie myślisz, patrzysz, jest fajnie, tak? Ale absolutnie ten film w ogóle, nie wiem, co miał wnieść. Czy on miał zastąpić ten kultowy film z Patrickiem Swayze, który naprawdę po latach się dobrze ogląda, bo tam przynajmniej podziwiasz te fryzury, te ciuchy, tę stylistykę lat 80. na Florydzie i to jest fajne, nie? A tutaj jakiś taki miał być, nie wiem, film akcji, jeszcze ten Conor McGregor, który grał takiego idiotę po prostu, psychopatę. I, wiesz, no klisza pogania kliszę, no niestety. Nie wiem, czy będę dla przeciwwagi mógł na przykład, nie wiem, wyrazić inną opinię, bo to nie jest tak, że ja uważam znowu, że ten film jest
jakiś rewelacyjny, nie? Ale, taka tandeta, no. Ale ten Elwood, ten nowy Dalton, nie? Bo no, parę rzeczy zmienili, że się tak wyrażę, wyraźnie, tak? No tutaj bohater jest byłym zawodnikiem UFC, którego targają demony, bo ma problemy właśnie z takim z jakby kontrolowaniem tych emocji w takim krytycznym momencie. Wiecie, że to jest trochę jak z kasjerem, nie? Znacie tą historię o kasjerze? Zresztą w ogóle jest świetny film, polecam, Anger Management. O tak, z Jackiem Nicholsonem i z Adamem Sandlerem. Tam jest po prostu kapitan. No, to jest w ogóle film. Ja bym powiedział, że on jest tak dobry, że jak go nie widzieliście, to wyłączacie teraz starego gracza i dzisiaj obejrzeć. Zaraz nas ludzie, teraz nas życie. Ale wiecie, że zaraz nas ludzie zabiją za to, że gadamy w filmach już pół. Tak, ale trudno. To niech... Jakie to było słowo, które oni musieli powiedzieć, żeby się uspokoić? Wiesz co, ja już nie pamiętam, wiesz, bo ja to oglądałem dawno temu, ale on jest żywy w mojej pamięci, dlatego, że tam jest kapitalna też... Tam są takie dwie kapitalne sceny, które mi utkwiły w pamięci. Jedna to jest w samolocie na samym początku, ale jestem spokojny. Proszę nie podnosić głosu. Ale ja nie podnoszę głosu. Naprawdę, proszę pana, musi pan się uspokoić. Ale jestem spokojny. Marszał, proszę tutaj przyjść, mamy tutaj agresywnego klienta. I to jest kapitalna scena, ale oczywiście to wszystko ustawione było. A później jest ta scena przy śniadaniu. Że coś tam chyba nie chciał, jakiś literek czy coś takiego i rzuca tą miską. Nie, no to nawet jak to opisuje, to się śmieje, ale mogę po prostu nie oddać tej sceny. Jack Nicholson jest fenomenalny. Adam Sandler zresztą też w tym filmie, ale generalnie tam... Gusfraba! Tak, Gusfraba. Ale chodzi o to, że tam chyba, mogę się mylić, ale tam chyba był opisany właśnie ten kasjer. Bo kasjer to jest taki człowiek, który przyjmuje te wszystkie te głosy tych niezadowolonych klientów i wiecie, nie reaguje. Ale to się w nim zbiera ta złość. I później, wiesz, on wybucha i wybucha całą mocą. I tutaj ten Elwood Dalton to też jest taki, że widać, że on na wszystko reaguje spokojnie, że tak i tak dalej, ale jest ta taka cienka granica, że jak już ta cała złość, to wszystko, co on widzi dookoła, się zbierze, bo wiecie, tam była taka, tam jest niejedna taka scena, która pokazuje, że tam się wszyscy napieprzają wokół niego, rzucają tymi. A on mówi, nie, spokojnie, ci chłopacy tutaj, których tutaj mam, dadzą sobie radę. Dopiero jak będzie już, powiedzmy, naprawdę problem, to ja wtedy wejdę, no nie? O, tutaj się zapyta, gdzie jest najbliższy szpital, tutaj wyjaśni, no nie, dlaczego, no nie ma sensu, żeby się z nim bili, ale jak już musi, no to zrobi, no nie, połamie im te ręce, złamie nosy i tak dalej. Ale było właśnie tak parę takich momentów, gdzie pokazało, że on, wiesz, ta żyłka u niego pęka i on się odpala, ale dla mnie przede wszystkim to jest ciekawe w tym filmie, że on jest w swojej takiej prostocie, jak te filmy z lat 80. On nie jest kopią oryginalnego Roadhouse'u z Patrickiem Swayze. Moim zdaniem ten film z Patrickiem Swayze jest no w jakimś tam stopniu też reliktem swoich czasów, nie? Że pewne rzeczy dzisiaj... To jest taki romantyk lat 80. klasyczny tak, film. Tak, no to on jest taki... No jest coś takiego romantycznego w tym Patrick Swayze. No nie wiem, czy to było już po, czy przed Dirty Dancing, Ghostem i tymi wszystkimi filmami, gdzie on grał na takich amantów. Ale naprawdę on był taki inny. A tu mamy Jacka Gyllenhaala. Point Break. A tu mamy Jacka Gyllenhaala, który moim... Słucham? Point Break, nie, powiedziałem na fali. Tukary latają, bo na fali był wtedy, a to inny film. No był na fali. To później. Tak, był. Wielbiam, to razem z Keanu Reevesem był na fali. Tak, i skakali z samolotu. Tak, jak, ale podobał ci się w ogóle? Roadhouse? No i właśnie o to chodzi, że to jest taki film, który... nie ma jakichś takich ambicji, żeby być kinem ambitnym, żeby Jack Gyllenhaal nie chciał pewnie za tą rolę dostać Oscara. Przygotował się fizycznie fenomenalnie. Te sceny, te przebitki z UFC, one były naprawdę kręcone na gali UFC, więc nawet pamiętam, nie pamiętam, która to była, ale pamiętam, że właśnie było tak, że w pewnym momencie oni to kręcili, tłum szalał i wiesz, to nie było, że gdzieś komputerowo czy na green screenie zrobione, żeby to ładnie wyglądało. To fajnie wyglądało, tak. Tak. I cały ten film jest po prostu tak prosty, taki moim powiedzieć, że trochę za dużo jest tych efektów i niektóre te sceny walki są też zrobione w jakiś taki dziwny sposób. Prawda? Ja już nie mówię o tym, że tam czasami kamera przychodzi, że jest z pierwszej osoby i widzisz to układanie z tej perspektywy, ale ta kamera
wygląda jakby, nie wiem, ona była na jakimś dronie zawieszona podczas tego i potrafiła obkrążać nagle kogoś z drugiej strony, przerzucić. Nie wiem, jak oni to zrobili. Wiesz co, ja wiem, jaki mam problem z tym filmem. Tam w ogóle te wątki postaci są niezarysowane, bo on z każdym musiał zamienić jedno, dwa zdania i to było odhaczone, że coś tam niby się rozwinęło, ale żadnego developmentu postaci, relacji, tam tego nie ma. To jest takie, wiesz, pokazanie, że tu jest dziewczynka, prowadzi z ojcem sklep, któremu zmarła żona, jej matka i w ogóle trzeba będzie o nich zadbać. Kropka, cięcie. Znaczy, dla mnie, wiesz, dlaczego wspomniałem o tym, o Richerze i przyszedłem do Rothhouse, że ten Dalton to jest taki Richer. No. Wiecie, o co chodzi. Tak. Tylko ma troszeczkę inną backstory, origin story, tak. Inny, tak, tą genezę. Ale coś w tym jest, szczególnie ten i początek i końcówka. Tak, nawet wchodzi do tego autobusu, no nie, tak. Jedzie gdzieś tam, tak samo jak Richer. Wsiada do autobusu i on nie wie, gdzie jedzie, po prostu gdzie go zawiezie ten autobus, nie? Do kolejnej przygody. Wiesz co, to jest po prostu fajny film idło na wieczór, gdzie nie chcemy myśleć za dużo, zobaczyć ładne zdjęcia, fajnego Jake'a Gyllenhaala, no, Conora McGregora. Jak ci się właśnie Conor McGregor... Moim zdaniem był troszeczkę przerysowany i to tak do bólu przerysowany, ale z drugiej strony on nie jest aktorem. Muszę przyznać, że znaczy bardziej bym wolał, żeby on był tak przerysowany, jak był, kiedy był na galach UFC, kiedy na konferencjach przed, kiedy on po prostu miał szybki, taki cięty język, nikt mu nie ugadał, dodatkowo jeszcze wniósł niesamowity styl, elegancję, bo ci wszyscy wcześniej goście tam wchodzili w dresach, w jakichś podkoszulkach i tak dalej, a on garnitur, kamizelka, Rolex, no po prostu pokazywał, no nie? No był jak, trochę jak Floyd Mayweather, no jakby a tutaj pokazywał, że jest z innej bajki, no nie? Wniósł to wszystko na inny poziom i zaczęli go kopiować tym. Ale on miał niesamowity, cięty język i tutaj jest troszeczkę inaczej. Tutaj jest po prostu takim psycholem, takim totalnym psycholem, wychodzi półnagi, który, po prostu. Który, tak, który nie liczy się z niczym, jest jak demon, który niszczy wszystko na swojej drodze, ale jako taki przeciwnik, no, był karykaturalny, ale jednak moim zdaniem w pewnym momencie się sprawdzał, nie? Ale tak, wiesz, ta obsada jest o tyle ciekawa, że tam jest bardzo dużo takich małych ról, jakichś cameo, ktoś tam się do czegoś doszuka, no nie, kogoś znajdzie, ja tam widziałem nawet jedną popularną TikTokerkę, która tam po prostu tańczy przez 10 sekund, ale ja od razu ją rozpoznałem, nie? Że ona tam jest w tym pubie. Z tego, co też słyszałem, to dużo kapel tak, no, zwróciłem uwagę na muzykę, fenomenalna. Tak, muzyka była świetna. No, mała rola może, bo nie, ale ten Joaquim de Almeida, nie wiem, czy ja dobrze wymawiam jego nazwisko. Joaquim. Nie wiem, kto to jest w ogóle. Bardzo go lubię, portugalski aktor. Kapitalny. No ale to już tak. Czyli podsumowując, Roadhouse można zobaczyć, jak macie. 7 na 10. Znaczy, powiem wam tak, jako jedyny, który nie oglądał tego filmu, to mnie absolutnie nie przekonaliście, żebym poświęcił na niego czas, za co bardzo dziękuję, bo był na liście. Wiesz co, jeśli nie lubisz filmu z lat 80., no to pewnie, że nie. Lubię, tylko nie przekonaliście. No po prostu mam większe rzeczy, lepsze rzeczy do obejrzenia. Absolutnie nie. Dobrze, słuchajcie, to zmieniając temat, kolejny trailer, który wpadł mi w oko, to Beetlejuice 2, czyli Sok Żuka 2. Moje pytanie brzmi, po jaką cholerę robić drugą część po tylu latach, że ja już nawet nie pamiętam, o czym była jedynka. Michael Keaton jako tytułowy Beetlejuice i chyba cała obsada oryginalna powraca z tego, co zobaczyłem, oczywiście. Wynona jest. Tam ten Baldwin, nie wiem, jak on się nazywa ten drugi aktor, nie pamiętam. Ten byli partner. Rodzice jeszcze. Okej. Okay. Tylko ja wiecie, muszę sobie odświeżyć Sok Żuka, bo ja absolutnie nie pamiętam nic, więc ale we wrześniu w kinach, więc to jest ciekawe, nie? No jestem z takiej grupy, która jakoś nie była wielkim fanem Beetlejuice. Ja jakoś tak nie sądziłem, że to jest najlepszy film Tima Burtona. Ja bardziej rok później doceniłem jego, znaczy nakręcony rok później film, oczywiście, czyli Batman. To była dla mnie... To była ta poprzeczka, no nie? Którą sobie zawieził Tim Burton i jak już później oglądałem jego filmy, to ta groteska, to wszystko okej, ale musiało to mieć taki charakter, jak miały filmy właśnie i Batman, i Batman Powraca. Tak jest. Ostatnia rzecz jeszcze chciałem, a ten... Ja mam jeszcze parę popkulturowych, to się teraz wytrzepiemy z tego i później już nie ma odcinka. Słuchaj, Furioza, nowy trailer. Mam wrażenie, że mocno poprawiony i przemyślany po krytyce, jaka spotkała się z pierwszym trailerem, bo ja nie byłem w ogóle zachwycony tym, co pokazano tam miesiąc temu, czy wcześniej. Ale nowy trailer mnie trochę przekonuje bardziej, szczególnie ta aktorka Taylor-Joy, tak? Której nie bardzo...
a Anya Taylor-Joy, tak? Nie przepadam za nią, powiem wam szczerze. Nie pasowała mi trochę do Furiozy. Ten trailer mnie bardziej przekonał. No, oczywiście nie oceniam bez obejrzenia filmu absolutnie i performance'u, ale daję kredyt zaufania, bo to jest George Miller. No, nie można go skreślać, bo on jeszcze nigdy nie zrobił złego filmu, szczególnie jeśli chodzi o Mad Maxa, prawda? Więc zobaczymy. Hemsworth mi zupełnie tam nie pasuje jako ten główny zły napędzający ten film, ale nie wiem, czy widzieliście ten nowy trailer, czy już dajecie sobie spokój, czekacie na premierę. Ja właśnie go oglądam. Jak już będzie w kinie, to obejrzę. Nie, jakoś nie, nie. Wiecie, ja wiem, że bardzo dużo osób było wielkimi fanami tego nowego Mad Maxa. Ja powiem, że mi się podobał, ale też nie byłem w tym obozie. Ojejku, jaki to jest najlepszy film na świecie. A w ogóle jeszcze jak weźmiesz go w tej wersji Ultimate, czy jakoś tam nazywa tej czarno-białej, to już w ogóle nie ma lepszego filmu. Był świetny, fajnie było wrócić do tego świata, ale faktycznie to, no okej, miałem na 4K, bo potem gdzieś to zapodziałem, muszę poszukać. Dobrze się to oglądało, szczególnie ja byłem zachwycony tym, że jednak George Miller bardzo mało korzystał z CGI i faktycznie oni budowali te furie, je rozwalali i to było zawsze genialne, a teraz jest bardzo dużo CGI, tak nomen omen w tej Furiozie i to mnie martwi. No ale zobaczymy, dobra, no w maju w kinach, więc będzie fajnie. Zresztą szykuje się taki rok trochę powrotów, jak gadamy, nie? Obcy, Mad Max, Beetlejuice, jakbyśmy się cofnęli dokładnie o 30 parę lat, nie? Co dalej macie? A, słuchajcie, nie wiem, czy Szoguna widzieliście, bo jestem zachwycony, jestem zakochany w tym serialu. Uważam, że to jest najlepsze, co się pojawiło ostatnie parę dobrych miesięcy. To, jak ten serial wygląda, jaki tam jest value production, jaka tam jest obsada, przecież tam gra ten, jak on się nazywa, Hiroyuki Sanada, prawda, jako Lord Toranaga. Jest przecież ten taki, nie znałem tego aktora, który wciela się w Johna Blackgeara, czyli tego głównego białego. Cosmo Jarvis, tak? Musiałem sobie to wygooglować, no i ta Mariko, to jest zjawiskowa aktorka, to jest Anna Sawai chyba, ona jest nowozelandzką Japonką, może tak. Super, ja to powiem wam, że jestem na bieżąco, nie wiem, czy oglądacie, ale to jest tak fenomenalnie zekranizowana książka Clavella, bo ja Clavella Jamesa czytałem Szoguna jakieś 15 lat temu, więc mniej więcej pamiętam, jak to było wszystko po kolei, fantastycznie to zekranizowali, więc nie wiem, czy wy oglądaliście. Ja czekam na wszystkie odcinki, żeby były, nie będę sobie tego dostał. Ja też. To w międzyczasie gdzieś tam odpaliłem sobie tego starego Szoguna z tym... Ojejku, jak się nazywa to? Richard Chamberlain, tak. I muszę przyznać, że ten ma swój klimat. Ma. Wiecie, tam cała ten początek wygląda podczas tego sztormu, bo tego chyba... W tym pierwszym szczególnie, znaczy w tym nowym szczególnie chyba tego za bardzo nie ma. Znaczy, tak, storm i głód na statku, bo to o to chodziło, tak? Że... Tak. No nie wiem, bo właśnie tak nie pamiętam za bardzo, musiałbym jeszcze raz obejrzeć sobie. Jakie są główne zarzuty dzisiaj po latach do tego serialu z Chamberlainem? Że oni bardzo mocno olali kulturę japońską i pokazali według wierzeń i widzeń Amerykanów tego, jak wyglądała Japonia feudalna tamtych lat. I to jest jakby dzisiaj, to było trochę obrazoburcze, no może przesadzam, ale wiecie, bardzo mocno wkurzyło wtedy Japończyków. Co, no ja bym, najlepiej to było jeszcze kogoś zapytać, kto czytał książkę Jamesa Cullena, tak? Clavella, ja czytałem to. Tak. Jak to jest pokazane? Bo jednak to był autor, który no, świetnie zaportretował i to jest ciekawe, dlaczego akurat poszli do takie uproszczenia. Ale to też, wiesz, język filmu się zmienia. I to jest tak, że coś, co moim zdaniem dzisiaj kuje nas w oczy, czyli na przykład jakaś zbyt duża ekspozycja, jak się czasami wraca do starych filmów, to my się przecież pewnych rzeczy uczyliśmy z filmów i ta ekspozycja była potrzebna. Mm-hmm. Wiesz? My teraz wszyscy wiemy, co to jest triada, jakuza, ale jak oglądaliśmy te filmy, w których ta jakuza i triada się pojawiła, to zawsze było tak, jakby, że ktoś tam coś tłumaczył. A my byliśmy dzieciakami, myśmy niewiele wiedzieli o świecie wtedy. I mi się wydaje, że po prostu gdzieś tam też być może tego starego Szoguna trzeba traktować, że to jest jakby opowieść przez właśnie pryzmat tego głównego bohatera, który jednak jest z innej kultury, no nie? Mhm. Ale no, ja tutaj nie będę bronił starego filmu, bo wiecie, stare filmy są łatwymi chłopcami do bicia, bo wiele rzeczy w dzisiejszych czasach, które są w starych filmach, by nie przeszły. Jeśli chodzi o popularność polityczną, różnice kulturowe. Sam James Bond by ci nie przeszedł. Tak. To jak obsadzasz aktorów, no nie, no teraz musisz bardzo uważać, na przykład, nie wiem, aktor, który gra osobę z tego, powiedzmy, żebyś się nie pomylił, że na przykład, nie wiem, Koreańczyk nie zagrał Japończyka, coś takiego. Tak. Albo coś w stylu, wiesz, no coś takiego idiotycznego. Mogę wam powiedzieć, że są różnice. Jak się w pewnym momencie patrzysz, to są autentycznie widać. Więc to... No tak, ale to jest dlatego, że po prostu jesteś w tej kulturze, tak. Że obcujesz z ludźmi, którzy i dostrzegasz pewne, nie? I to nie jest
nie, to nie są uprzedzenia, czy w jakichkolwiek, kiedy ktoś, kto jest wychowany w takiej homogenicznej kulturze, nie? Tak w Polsce. No w Polsce, co ja akurat uważam, że jest plusem, że mamy coraz więcej osób z innych kultur, które przyjeżdżają, czy na studia, którzy zawsze przyjeżdżały. To jest, to jest fascynujące, jak gdzieś tam podróżujesz po świecie i nagle spotykasz kogoś w jakimś takim miejscu, nie wiem, niech to będzie Kuba, i tam ze względu na pewne jakieś programy wymiany, to jeszcze z czasów komunistycznych, studenckich, byli Kubańczycy, którzy przyjeżdżali na studia do Polski, później wracali do Kuby i oni nadal mówią świetnie po polsku. Ja nie pamiętam, który to był bloger, czy Bez Planu, czy Kasz, czy jeden z tych takich popularnych blogerów, które kręcą takie filmy podróżnicze z takich czasami egzotycznych miejsc. I tam rozmawiał właśnie z takim Kubańczykiem, który świetnie mówił po polsku, bo za młodu właśnie do tej Polski na takie studia, na taką wymianę studencką poleciał, był tam. No i to jest, wiesz, kapitalne, nie? To jest świetne. Na wymienianiu się, na wymieszaniu kultur można tylko zyskać, nie? Potwierdza. Ale to już jest inna kwestia. Jako ekspata tak tylko bardzo krótko, że na początku jako wyjęty z homogenicznej Polski, to dla mnie w ogóle ja nie rozróżniałem w żaden sposób. Mieszkając tutaj już trzeci rok idzie zaraz, to jest niesamowite, jak się wyostrza wzrok. Po prostu widać, to są inne narodowości. Nie ma nic wspólnego z jakimiś uprzedzeniami, coś. Po prostu nie widzisz tego. Musisz przebywać i mieć twój mózg się przetworzyć te różnice, że wiedzieć, że i to są zupełnie inne narodowości, więc i ludzie inaczej wyglądają. Ale nieważne. Co tam jeszcze, Rafał, mamy oglądać? Chciałem pójść w gry, bo musimy... Ja mam jeszcze jeden film. Czekaj, to ja jedną rzecz powiem. Co prawda ja cały czas się kryguję mówić za dużo ze względu na problemy techniczne, natomiast muszę powiedzieć... Tak, nagrywamy bez mikrofonu, żeby nie było tak, Tomka. Tak, to jest ściema. Tomek będzie z napisami. No miejmy nadzieję, że tego to da radę odsłuchać, ale i tak jedziemy. W każdym razie ja chciałem bardzo polecić serial Breakpoint na Netflixie o tenisie, a właściwie o młodym pokoleniu tenisistów, którzy próbują zapisać swoje miejsce w historii tenisa i tak naprawdę wyjść z cienia wielkich odchodzących tuzów, czyli Federera, właściwie Federera już nie ma, Nadala i Djokovicia. Jest to bardzo fajnie zrobiony i rozegrany serial, bo jest to dokument de facto, ale bardzo ładnie tworzą narrację, story wokół turniejów i no i oczywiście jest odcinek, na którym jedną z gwiazd jest Iga Świątek. I tutaj to jest nieprawdopodobne, kiedy na przykład ci wszyscy tenisiści, znaczy kobiety mówią, że no tak, to jest jedna osoba, którą właściwie musimy zdjąć, bo ona jest na celowniku wszystkich, a ona tylko mówi, no nie jest to łatwe, kiedy wiesz, że wszyscy właściwie chcą cię upolować, a ona jest 94 tygodnie numerem jeden na świecie. Dziewczyna ma 22 lata i jest dziesiątą tenisistką w historii, jeśli chodzi o długość bycia numerem jeden. Ona zaraz przegoni Lindsay Davenport, która ma 98. Ona ma 22 lata. To jest nieprawdopodobne. Ja zdaję sobie sprawę. Słyszałem, że 110 milionów dolarów zarobiła. Złotych, wiesz, przepraszam. Za mało. Rafi, nie bój się. Nie, ale żyje się więcej. Nie będę tego zamieniał w podcast o tenisie. Nie, natomiast, absolutnie. Nie, natomiast nie. To jest bardzo fajny, albo zyskamy nowych. Rafał, wysiągnij tam jakąś książkę i tak dalej, pokażę. Dobrze, się Tomek rozkojarzy. Tak, tak. A, tu już. My to mamy przerobione, to już nie działa. To już za trzecim razem. Musisz coś innego wyciągnąć. Tak, nikt lepiej nie wyciąga. Więc tak, w każdym razie Breakpoint polecam, bardzo dobry. Słabe to piwo jest. Tak. To wszystkie zażalenia. 0-0. Wszystkie zażalenia do Dachmana. No dobra, dzięki. Breakpoint na Netflixie. Tak. No, ale to musicie inny film obejrzeć, bo ja wiem, że jesteście fanami Top Gun. Hardcore Henry. Turbo Kid. Hardcore Henry. Jesteście fanami Top Guna, czy nie? Tak, obydwu. Dwójeczkę to obejrzeć film. Razem. Tak. Wjechał właśnie
na Netflixa film Fighter. O. I muszę przyznać, że ten film ma wszystko. Jest o przyjaźni, jest o miłości, jest o poświęceniu, są emocje, są łzy, są efekty? Jest walka, jest miłość do własnego kraju, jest patriotyzm. No po prostu ten film ma wszystko. Żelazny orzeł. Tak, tak. No to jest opowieść o pilotach, o pilotach myśliwców i nie tylko, bo też jest pilotka, kapitan śmigłowca, helikoptera. I muszę przyznać, że ogląda się ten film bardzo ciekawie, bo on ma trochę taki... To jest film bollywoodzki, więc on ma taką strukturę, że wiele rzeczy... że wiele rzeczy jest trochę przesadzonych, tak? I musi być moment takie rozluźnienia i jak jest to budowanie przyjaźni, no to jest gdzieś przy ognisku, w lesie albo, nie wiem, na śniegu i to jest cudo. Cudo i mi się bardzo, bardzo ten film podoba. Co jest najlepsze? No to jednak to, za co kochamy filmy takie jak Top Gun, czyli te samoloty. Ale śpiewają w samolotach albo w powietrzu gdzieś tamten? Nie, ale są takie momenty, jest kilka momentów, w których jest taki moment rozluźnienia i są, jest co najmniej kilka piosenek. Znaczy piosenek jest więcej, ale takich jak wy lubicie, czyli powiedzmy tańce grupowe, synchroniczne, jest kilka takich scen. W pierwszej połowie filmu szczególnie, bo druga już jest taka cięższa, wiecie, tam druga już zaczyna się naprawdę to, co w tym wszystkim chodzi, tak? Czyli walka o honor, o własny kraj. O Tikka Masala. Tam jest w ogóle... Jest Szaruk. Nie ma, ale są inni, są tego samego pokolenia. W ogóle, jeśli chodzi o obsadę, to jest Hrithik Roshan, którego znacie na pewno z filmu Rafał, na pewno. Doom 2 na przykład. No. Takich klasyków Rafał nie ogląda. Doom 2 to jest świetny film. Zresztą w ogóle ja widziałem. Ten film wyreżyserował Siddharth Anand i on jest znany z takich produkcji, ale to są takie produkcje, które musimy obejrzeć, bo one są bardzo tak nowocześnie, znaczy nie tyle, że nowocześnie, że to się ogląda jak filmy akcji z takim posmakiem bollywoodzkim, ale zrobione naprawdę z przytupem. I to jest Bang Bang, to jest War, i to jest najnowszy film Pathaan, który jest z Shah Rukhanem właśnie, z małą rolą Salman Khana. I naprawdę to się świetnie ogląda. Powiem ci szczerze, Damian, nie znam nikogo poza tobą, kto ogląda Bollywood. Się zna Nie. Ja wiem, o czym on mówi, bo ja miałem swoją fazę. Ja Duma 2, ja polecam każdemu. To jest świetny film akcji. Zresztą jeden, oczywiście, dwa. Że tak. I chyba trójkę też nakręcili. Trójka też była. Tylko tam... Doom. Tak. Ale z H. To nie jest Doom. To jest Doom. Tak. Dumaciare, dumaciare, dumaciare. To idzie na shorta. Dobrze, moi drodzy. Ale nie, jeszcze nie skończyłem. Halo. To była rozbiegówka. O co chodzi? Ja jeszcze nie skończyłem. To będzie minuta, bo mi przerywacie, ale ja się nie dam wybić. Nie, ja nie chcę cię wybić. Powiem ci tak. Nieprawdopodobnym icebreakerem tutaj, bo pracuję z dużą ilością Hindusów, jest wymienianie, jakie filmy bollywoodzkie oglądałem i nucenie piosenek z tekstem. To naprawdę robi wrażenie. Nie, to ja tylko powiem tak, że oprócz Hrithika Roshana, Deepiki Padukone, jest jeszcze Anil Kapoor. Świetny aktor, bardzo go lubię. I to, co ja chciałem powiedzieć wam, co wam polecam w tym filmie. Fantastyczne efekty specjalne, bo nasi indyjscy tutaj Air Force India latają na Su-30 i one fantastycznie są zrobione, naprawdę dokładnie. A znowu przeciwnicy z Pakistanu na F-16. A to z Pakistanu? Naprawdę jest świetny film. To tak politycznie poszli na grubo. Słuchaj, wojna taka zimna wojna między Pakistanem i Indiami, to ona się ciągnie i to jest... Setki lat. To jest praktycznie... I to jeszcze, wiesz, ta kwestia Kaszmiru i tak dalej, to jest jakby... To jest taki motyw, który się ciągle... Wiesz, te wszystkie filmy szpiegowskie, Damian, to nie jest Damian, tak, że jest jakiś indyjski aktor jedzie... Pracuję. To jest żywe, no to wierz mi, to tak, ja nie rozmawiam, no ja wiem, o to chodzi. Ale to są bratnie narody, które się w pewnym momencie podzieliły, ze względów też na, tam pewnie religijne, to ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale powiedzmy,
ta oś tego konfliktu jest zawsze w tych takich filmach szpiegowskich, jakichś filmach długi akcji. Podcast. Tak, tak. I dla mnie, co było super, to właśnie te efekty specjalne podczas tych dogfightów, no nie? Bo to wyglądało tak bardziej jak z Bangladeszu. Jakiś tak, to wyglądało jak z Ace Combat. Nie z jakiegoś takiego, wiecie, filmu, gdzie odpalasz rakietę z 20 kilometrów i zapominasz, nie? Tylko to są efekty jak z Gwiezdnych Wojen. Te naloty na bazy, te bombardowania, te dogfighty. Kapitalnie to wygląda, jak jakiś film science fiction niemal, bo te samoloty wyglądają futurystycznie, mimo że to swoje lata mają, no nie, bo taki Su-30 to jest chyba oparty gdzieś tam na Su-27 i a to już ma, no nie wiem, za 30 lat niedługo ten samolot, albo i więcej. No nieważne, ja polecam bardzo Fightera. Jest na Netflixie i jeśli ktoś się przełamie, to od razu polecam War, Bang Bang i Patan. Nie, czekaj. To będzie Duma... w opisie odcinka. Poczekaj, Rafał, poczekaj. Doom 1, Doom 2 na pewno trzeba obejrzeć. Dawn, to jest klasyka. Dawn bardziej nawet. No, jedynka jest, ukształtowała cały tutaj jakby status filmu. Ale wiecie, że mało ludzi... Bollywoodzki film, który był kręcony w Polsce, to Kick jest też taki. Polecam, z Salman Khanem. A z dziewczyną, żoną, czy partnerką, czy w ogóle lubiących tak... Dżum, barabam, dżum. Dobra, już być. Dosyć Bollywoodu, nie, naprawdę. Pogadajcie sobie na Fantasmagierii o tym, no, za dużo tego. Ja czekałem, kiedy ile Rafał wytrzyma, bo jeszcze mogę parę filmów. Bollywoodzki Grasz, nowy podcast. Nie, już nie chcę, już mi wystarczy. Tak. Słuchacze chyba też już mają dosyć. Zabierz nas w Bollywood. Zabieram was, bo powinniśmy przechodzić do tematu głównego, a nie ruszyliśmy jeszcze niczego. Poza, muzyka leci, to jest Bollywood. To nie ja. Dobra, tyle tytułem rozbiegówki, prawie godzina później, przechodzimy do sekcji gier. Słuchajcie, ja może szybko opowiem o grach, w które grałem i pójdzie, a Tomo jeszcze ma gry, też wam opowie. Ale to szybko pójdzie. To będzie szybko, tak, bo jeszcze mamy parę newsów, o których warto pogadać, szczególnie, że był Future Game Show, ten, prezentacja, tam show, whatever. Więc tak, dostaliśmy kod na Outcasta New Beginning od Playona, za co wielkie dzięki. Ja grałem w jedynkę w 99 roku chyba wyszedł i to było coś spektakularnego wtedy, no bo jeden z pierwszych takich open worldów, action adventure w ujęciu TRP, gdzie pamiętam, że korzystano z technologii Voxel Space i to robiło wtedy ogromne wrażenie. Zresztą znacie chyba, kojarzycie tytuł, nie? To jeszcze Infogrames wydał wtedy, z tego co pamiętam. Potem Atari to kupiło i to wszystko upadło gdzieś w cholerę. Nigdy nie powstała druga część, chociaż oni bardzo chcieli zrobić sequela. W 2017 dostaliśmy remake tego. Nazywało się to Outcast A Second Contact. Ja już to nie grałem, nie chciało mi się, bo pamiętałem jedynkę. No i teraz w końcu po 25 latach dosłownie wyszła druga część oficjalna. Masa ludzi, weteranów pracujących przy jedynce powróciła do firmy Appeal, która w zasadzie jest nową firmą, ale ma taką samą nazwę. No i zrobili właśnie sequela, który wyszedł. Powiem wam, że gram parę dni i mi się podoba. To jest taki średniaczek, jak recenzje pokazują. 7 na 10. Porządne, fajne rzemiosło, szczególnie dla ludzi, którzy pamiętają tę grę i przygody Catera Slade'a. Znowu wracamy na tą Adelfę, znowu spotykamy tych obcych. Wiecie, to był taki awatar przed awatarem trochę. Obca planeta, obcy język, humanoidalne postacie, język, którego się uczyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więcej oczywiście w następnym odcinku. Zacząłem grać w Hellboya, tego ostatniego Web of... Boże, nie pytam nazwy. Coś tam. Anyway, w ogóle o tym zapomniałem, bo dostałem kod do recenzji i zacząłem się dziwić, czemu od pół roku nie dostaję kodów do recenzji od Cosmocovera. Okazało się, że olałem ten kod, bo go nie zauważyłem na skrzynce. Od września leżał, więc nie wywiązałem się z recenzji i pewnie dlatego nic nie dostajemy do dzisiaj jako podcast od nich, więc muszę to przejść. Gra jest okropna, gra jest koszmarna, gra jest zła po prostu. Pseudorogalik. No mają wszystko, licencję Hellboya. Zamiast Rona Perlmana głos podkłada zmarły niestety Lance Reddick Hellboyowi. To wszystko jest fajne, komiksowa kreska, ale te walki, te mechaniki, ten rogalik, to wszystko jest okropne. Ja się męczę, jak to gram, ale recenzja w następnym numerze, czy też podcast. Ty to na Steam Decku ogrywasz? Nie, na PlayStation 5 mam. A, okej. Natomiast tak, dwie gry, o których chciałem trochę opowiedzieć więcej i polecić wam, to przede wszystkim będzie High Water od Demagogu. Pewnie znacie nazwę studia Demagog Srybskiego, no bo oni zrobili Golf Club Nostalgia, który był znany jako Golf Club Wasteland. Nie mogą używać nazwy Wasteland, bo Brian Fargo sobie zastrzegł tą nazwę odnośnie swoich gier i musieli zmienić nazwę na Golf Club Nostalgia. I zrobili jeszcze The Cup, o którym zresztą opowiadałem niedawno, w dwa odcinki wcześniej, w styczniu wyszła gra. To jest taka historia, słuchajcie,
postapokaliptycznej ziemi, gdzie ludzie, można powiedzieć, wyemigrowali, nie, złe słowo, dokonali eksodusu na Marsa, żeby się schronić przed upadkiem ziemi, przed zagładą klimatyczną. No i w Golf Club, jak nazwa wskazuje, wracamy sobie takim marsjaninem na ziemię i gramy w golfa, a w tle mamy zniszczoną ziemię. Całkiem przewrotny pomysł. Z tego, co pamiętam, bardzo fajna była audycja z Marsa, która nam przygrywała różne niezłe kawałki, słuchaliśmy historii ludzi, którzy opowiadali o swojej ucieczce z ziemi. Było to dosyć niespotykane, wszystko w takiej komiksowej, pięknej grafice. Potem wyszła druga część, dosłownie sequel opowiadający o dzieciaku, który się już urodził, wychował na ziemi. Bardzo mocno powiązany z końcówką tego Golf Club Nostalgia, też mocno polecam. No i nagle, słuchajcie, wyszła trzecia część, de facto niezwiązana jakby chronologicznie z tymi częściami, ale osadzona w tym samym świecie. Dzieje się dosłownie na chwilę przed eksodusem ludzkości na Marsa. Więc możemy się dowiedzieć, jak wyglądała ucieczka ludzi na Marsa, co się działo na Ziemi w ostatnich chwilach przed zagładą. I to się nazywa High Water. I co ciekawe, o ile Golf Club Nostalgia była taką platformówką, w której w zasadzie graliśmy w golfa, musieliśmy wcisnąć piłkę w dołek, jak to w golfie zazwyczaj, żeby skończyć level. Tak, The Cup był zwykłą platformówką, gdzie pędziliśmy w prawo, uciekaliśmy przed przeszkodami i skakaliśmy, tak? Natomiast High Water jest, słuchajcie, grą turową, strategiczną. I to jest bardzo ciekawe. Czyli po pierwsze, w pełnym 3D w TPP eksplorujemy zalany świat, no bo ziemia już jest całkowicie zalana, są powodzie, świat chyli się ku upadkowi, wcielamy się w młodego bohatera Nikosa, który ma swoją łódź motorową, ponton taki, i sobie pływa między blokami, między osadami, rozmawiając z ludźmi, przywożąc im jakieś towary, oczywiście szukając pozostałości w różnych sklepach i innych domach, które można, jak to się ładnie mówi, zlutować. No i generalnie to jest TPP. Wygląda jak klasyczna platformówka w 3D. Natomiast kiedy spotykamy przeciwników, no to zaczyna się wtedy akcja turowa, mamy klasyczny izometryczny rzut, oczywiście w pełnym 3D, i mamy swoją drużynę, w której wybieramy, słuchajcie, sobie umiejętności bohaterów i no i trzeba trochę pomyśleć. To jest oczywiście bardzo prosta strategia, to nie jest poziom XCOMa, czy nawet Miasma Chronicles, jak gadaliśmy kiedyś. Natomiast faktycznie korzystamy z umiejętności bohatera, no bo czasami łatwiej jest na przykład, nie wiem, rozwalić przez parę tur kilka postaci, w sensie zmniejszyć im poziom energii, a potem mając bohaterkę, która wiemy, że po zabiciu każdej postaci dostaje ekstra ruch w postaci tak zwanej żądzy krwi, no to wszystkich wykończyć po kolei tym ekstra bonusowym ruchem po zabiciu wroga. Więc jest trochę kombinowania, trochę myślenia takiego jak w szachach, co będzie za parę ruchów dalej, żeby przejść. Jedyne, co mi się strasznie nie podobało, że autorzy nas zmuszają do wykorzystania pewnych elementów zewnętrznych. Jeżeli wpadną na to, że musimy nauczyć się hakować wrogie jednostki, roboty, no to nie przejdziemy gry po naszemu, korzystając z umiejętności, które się sprawdzały, tylko wpierw musimy hakować roboty, które pomogą nam pokonać większą ilość wrogów. Takie trochę jakby na siłę wydłużanie tego czasu walki, wskazywanie, co my mamy zrobić. Wydawało mi się zawsze, że gry turowe, strategiczne zależą od tego, co my wymyślimy, jak podejdziemy do tego, jak skorzystamy z zasobów, umiejętności. No jako całość, słuchajcie, to się bardzo fajnie sprawdza, bo ta gra w ogóle wyszła, wydał ją Netflix w zeszłym roku. Ona jest do pobrania dla posiadacza abonamentu Netflixa na systemy mobilne. No i teraz wyszła właśnie na konsole stacjonarne i PC-ty. I to, co jest najgorsze, no to ten rodowód mobilny tej gry, bo po prostu widać, że te tła nie były robione z myślą o nowoczesnych sprzętach. To jest ewidentnie przeportowana gra z systemów mobilnych, ale okej, poprawiona grafika. Na pewno robi wrażenie art style, bo jest stricte komiksowy, tak jak w poprzednich grach, czyli Golf Club Nostalgia, czy właśnie The Cup. No i tym razem nie słuchamy przecież radia z Marsa, bo nie jesteśmy tym kosmonautą, co przylatuje odwiedzić zniszczoną Ziemię, tylko jesteśmy jednym z ludzi, którzy słuchają pirackiej rozgłośni Hightower, takiej wieży, więc również pływamy łódką, słuchamy muzy, audycji, a potem oczywiście jak walczymy, to już audycji nie słuchamy, jest muzyka symfoniczna, która w miarę pasuje do akcji. Dalej czytamy, znajdujemy gazety z nagłówkami, co się działo, to opowiadam jakby całą tą historię, taki environmental storytelling, który nam mówi, co się działo, że doszło do zamieszek, że powstało to miasto Alphaville, w którym skrywają się ludzie, którzy polecą na Marsa, że pojawiają się pierwsze duże rakiety, które będą przyjmować tych, którzy dostali szansę na odlot z Ziemi, a reszta ludzkości zostaje po prostu na tych zgliszczach i skazana w zasadzie na śmierć. Bardzo fajna gra, serdecznie polecam, ja bawiłem się kapitalnie, może dlatego, że mam problem, że ta gra jest taka trochę, jak o niej gadam, taka, nie wiem, emergentna dla mnie. Wiecie, o co chodzi, że jak opowiadam o tych wszystkich składnikach, czy też składowych gry, to one dalej jakby nie mówią, dlaczego ta gra jest taka fajna, taka dobra. I to jest dla mnie właśnie taka definicja tej emergencji, tej emergentności tej gry. I serdecznie polecam się zainteresować tematem. Jeżeli znacie Golf Club Nostalgia czy The Cup, to będziecie w niebo wzięci. A jak nie znacie, możecie zacząć od tego i wtedy może poznacie dalsze losy, bo to jest prequel jakby tych poprzednich historii. Więc High Water, fajna rzecz. Na PlayStation, Xboxa, PC-ty i systemy mobilne, jak macie Netflixa, to do pobrania.
Druga rzecz, o której wspomnę szybciutko, bo nie chcę za dużo o tym opowiadać, bo poczułem się trochę oszukany. Call of Duty Modern Warfare 3 kampania. Jak wiecie, jestem psychofanem kampanii, słuchajcie, Call of Duty od zawsze, od pierwszej części. Dla mnie są takie blockbustery z Hollywood, pełne wybuchu, fajnych historii. Widzę, to może chcą coś spytać, ale nie ma co. Nie, czekałem na to, czekałem, bo gadaliśmy, więc jestem ciekaw, jak daleko pójdziesz. No ja, gdzie chcesz mogę pójść, mogę, no nie będę tu klął na antenie, bo to nie o to chodzi w kulturalnym podcaście. Natomiast powiem tak, że to jest tak beznadziejna kampania, jaka była w zapowiedziach. Oni dostali rok, twórcy, na zrobienie gry, która miała być de facto DLC-kiem, pakietem dodatkowych misji, bo jak wiemy, Modern Warfare 2 kończy się tam pojawieniem się Makarowa, który jest głównym adwersarzem kolejnych misji. No i tam miałby przypomnieć pakiet, dodatek do Modern Warfare 2. Coś poszło nie tak, znaczy wiemy, co poszło nie tak. No, Microsoft kupował, dostał zgodę na kupienie ABK, i oni musieli wypuścić wielkiego hita, żeby te obroty się zgadzały i pieniążki. No i oni dostali rok na zrobienie de facto kolejnej odsłony Modern Warfare 3. Oczywiście nie da się w rok zrobić tak znakomitej gry, jak chociażby Modern Warfare z 2019, czy nawet niezły Modern Warfare 2 z 2000, którego to był 22, tak? Dobrze mówię? Tak. No ale to nie jest tak, że tam są trzy studia, Sledgehammer, jak się nazywają, Trójka. Treyarch. Zapomniałem, tak. Treyarch, Sledgehammer i Infinity Ward. I na kogo to przypadło? To są ci sami, co robili niestety dwójkę, wiesz. I problem, ale możesz wygooglać, jak ja będę gadał. No i słuchajcie, po pierwsze tak, kupujemy płytkę, na szczęście było w promocji za 200, nie za 300 z hakiem. Więc stwierdziłem, kupię, sprzedam, jak zwykle stracę 5 dych. Trudno, ale poznam kampanię, czy ona faktycznie jest taka zła, jak czytałem recenzję. No bo jednak historia, wiecie, tego Task Force 141, Kapitana Price'a, Soapa, Ghost'a, to są całkiem fajnie pomyślane misje, takie wiecie, bezmózgowe, fajne, szybkie akcje, gdzie mamy dużo wybuchów, dużo się dzieje, latamy po całym świecie, oglądamy piękną grafikę, strzelamy, dobrze się bawimy. Takie gry są potrzebne. Ale to, co oni zrobili w Modern Warfare 3, słuchajcie, to tak. Dużo rzeczy tu jest w zasadzie nie ma sensu. Jakby ta fabuła z tym Makarowem jest taka trochę pretekstem do tego, żeby gracza wrzucać w takie levele żywcem wyjęte z Warzona, bo oczywiście musimy ściągnąć 200 giga danych, czyli wszystkie darmowe Call of Duty, Warzone, wszystkie dodatki, wszystkie pierdoły, tylko po to, żeby potem przez 10 minut zastanawiałem się, jak wejść do kampanii. Odkryłem, że jak nie zaloguję się do Activision, to automatycznie mam do wyboru tylko kampanię bez połączenia sieciowego, więc idealnie. Ale to nie jest takie proste, jak jesteś zalogowany, bo tam wszystkie jakieś misje online, coś tam, Warzone, w ogóle gdzieś. Dobra, nie będę przecinał, po co to jest. Natomiast udało mi się zalogować, więc przeszedłem cały jeden wieczór, słuchajcie, czyli praktycznie od 5, może 6 godzin siedziałem, żeby skończyć kampanię. To znowu pokazuje, jak krótka jest ta kampania. Może 5 godzin maksymalnie mi to zajęło, bo dłużej bym nie grał przecież. Poprzednie kampanie były o wiele dłuższe, szczególnie Modern Warfare z 2019. Problem jest taki, że tak, mamy jakąś tam nadrzędnego Makarowa, który próbuje coś ogarnąć. Za cholerę nie wiemy, jakie on ma cele. Wiemy, że pracuje prawdopodobnie dla Kremla, no bo to każdy się domyśla, że jak jest Rosjanin, który chce przejąć władzę nad światem albo rozpętać nową wojnę ogólnoświatową, to ma jakąś tajną agendę. Ale nikt tego nie wyjaśnia. Po co on to robi? Nie wiem. Generalnie prolog jest fajny, bo jest w takim więzieniu, to pewnie na trailerze widzieliście, tam się dzieje akcja, wszystko jest takie, jak powinno być, czyli skrypty, akcja, uciekamy, mamy Makarowa, rozpoczyna się akcja, czyli Makarow planuje swoje podbicie świata, czy tutaj wywołanie wojny, a my jako Task Force chcemy go zatrzymać. No i problem polega na tym, że słuchajcie, o ile czasem zrobienie misji, gdzie bierzemy żywcem wyjęty etap z Warzona, rzucamy nas na spadochronach, pokazujemy trzy targety, nie wiem, rozwal trzy helikoptery i ewakuuj się. To jest misja w kampanii fabularnej Call of Duty Modern Warfare 3. Takich misji jest kilka. To jest straszne w tym wszystkim. Jest masa jakichś rzeczy, o których nikt nie mówi, że wiecie, wyciągamy jakieś wyciągarki, jakieś rakiety, jakieś drony, jakieś, nie wiem, namierzanie satelity, jakieś wszystkie pierdoły, które nie wiadomo po co mi są, no bo one są wrzucone chyba na siłę z tej części sieciowej i możemy sobie rozwalać wrogów, którzy ciągle się respawnują, gdzieś tam się pojawiają, ciągle nas ganiają, szukają, a my musimy wykonać tę misję. To jest straszne. Czasem pojawia się kilka misji, takie jak ja lubię, właśnie skryptowane, fabularne, gdzie musimy pójść coś zrobić, ale są tak drętwe, tak nudne, że ja ostatnio raz coś takiego widziałem, nawet nie wiem, w którym Call of Duty, powiem szczerze. Chyba w tych starych Modern Warfare były lepsze misje. No to ja nie wiem, tak złej kampanii, tak złych misji nie było do tej pory nigdzie. Czasami jest to obrzydliwe graficznie, bo wygląda faktycznie jak, nie wiem, z PS4 żywcem wyjęta misja z segmentu sieciowego, gdzie mamy, nie wiem, jakiś blok, przez który się przebijamy. Może to The Raid może był inspiracją, albo Sędzia Dredd dla twórców tej misji, że przez piętra idziemy na górę i rozwalamy wszystkich złych. Ale jak bierzemy przez okno, widzimy takie brzydkie, nieoteksturowane budynki, taki, wiecie, badziew z poprzedniej platformy, grafika godna, nie wiem,
może jeszcze poprzedniej generacji konsol, 7 albo 6. Nie wiem, ja wam powiem tak, przeszedłem tą kampanię, cieszę się, że skończyłem. Oczywiście nie polecam. Sprzedałem to, straciłem 50 zeta, okej, dobra zabawa za 5 dych, no jak kino, nie? Ale niestety, no, okej, pewnie będzie kolejna gra z serii, no bo to jest taki cliffhanger, jest na końcu, słuchajcie, że w ogóle za głowę się złapałem. Czegoś takiego nie było do tej pory też. Widać było, że to był taki pakiet misji pomyślany o kolejnych DLC-kach, kiedy pojawią się kolejne DLC-ki i tak dalej, więc... Pewny, że jak Microsoft kupi Activision, to zaora tą serię, jak zaorał serię Halo. O Boże. To będzie najlepiej przepalone 60 czy tam 70 miliardów dużych baniek. No szczególnie jak gadaliśmy ostatnio, nie? Że oni zwolnili od razu tam 900 czy 1000 osób. Ten Matt Booty odszedł, który... Czy Sean Love? Matt Booty. Zaoszczędzili siana. Nie, Booty siedzi, rozwija karierę. A, Booty był w podcastie, przepraszam. Ten drugi odszedł, który tam z Microsoftu odszedł do Activision i teraz jak to przejęli, to odszedł. Tak. Więc tam źle się dzieje, no zobaczymy. No. Więc to moje takie przygody ostatnio. O wiele bardziej polecam Outcasta, jeśli chodzi o nie blockbustery, ale porównywalne cenowo. Kurde, ja ci tego Outcasta zazdroszczę, ale akurat od tych ludzi playą. Nie wiem, ale Outcast jest dobry. Outcast jest dobry, bo widziałem jakieś przebitki. Co, że ci tutaj ukrócę twoją epopeję o Call of Duty, bo ja wiem, że się strasznie męczyłeś, jak grałeś, ale wracając do Outcasta, o którym będziesz opowiadał w następnym odcinku, to muszę przyznać, że bardzo fajnie wygląda. To chociaż tak graficznie. Że nie wygląda jakoś tam super netgenowo, ale tak jak patrzyłem, to mi się to bardzo podobało i to jest na pewno jakaś taka gra, którą na jakimś etapie, może jakiejś promocji... Ona jest, wiesz co, mocno świadoma siebie, że jest kampowe science fiction, bo nawet jak ten główny bohater na początku tam, wiesz, tak, się pojawia, jakieś teksty puszcza, śmieje się z tego i z siebie i w ogóle. Naprawdę fajnie to zrobili, tak, do takich fanów starej właśnie pierwszej części. Za to szacunek, nie? Zobaczymy, jak się rozwinie. No podobno jest dosyć generyczne, jeśli chodzi o odkrywanie tej planety, no bo chodzi o powstrzymanie inwazji pewnych postaci na planetę pełną obcych i my znowu jesteśmy tym Mesjaszem, wyzwolicielem, tak? W wielkim skrócie, to jest cała fabuła, nie? A dlaczego tam jesteśmy znowu, co się dzieje, nie wiemy. To jest taki trochę Stargate pomieszany z Awatarem i nie wiem, z czym jeszcze. Ode mnie tyle. Ja czasami mam takie głodne, takie dobre, stare science fiction, wiecie, tak. takiego tasiemcowego i nie wiem, czy Sanctuary, to jest taki serial, mi ostatnio na Prime wpadł, czy nie będę tego oglądał, bo to mi się wydaje jakoś taki... Taka kwintesencja wczesnych lat 2000, jeśli chodzi o sens. Poczekaj, Fallout zaraz. No ale to. Fallout serio. No. Będziemy oglądać. Tak się bał, żeby być za dobry. No, fajnie wygląda, mi się podoba. Ja trzymam kciuki za to. No. Zobaczymy. Masz dwie fajne gry. Nie oglądajcie Argyle filmu. O. Oglądajcie Pamięć Absolutną. To tyle. Ale pierwszą czy drugą? Z Damianem gra się chyba egzekwował w ogóle ten, Jedi Survivor, nie? Z tego, co kojarzę w tym momencie. Ty skończyłeś już, dobra. Czekaj, to zrobimy tak, to jeśli chodzi o science fiction, to zostaniemy w science fiction, bo chciałem powiedzieć, że zainspirowałem się naszym własnym odcinkiem poprzednim, taki fajny. Bardzo fajnie się gadało o Dune'ie. Nie mogę skończyć tego Mesjasza katuje. Ja się chciałem zapytać, czy skończyłeś, czy nie. No nie. Wiesz co, bo potrzebujesz przekład Łazińskiego. Nie. Ładysława Jerzyńskiego. A, jego? Jerzyńskiego. Okay. A jest jeszcze lepszy jest od Łozińskiego, czy nie? Wszystko jest lepsze niż od Łozińskiego. Wracają Fremeni, ale są Piaskale. O! Nie, to nie. W każdym razie, w takim razie wracając po odcinku, postanowiłem wrócić do gry, do której wracam niejednokrotnie, wracałem wcześniej. Duna Spice Wars. Tetris. Nie. Duna Spice Wars to jest strategia czasu rzeczywistego typu 4X, czyli Explore, Exploit, Expand and Exterminate. A ty w to grałeś chyba. Grałem we wczesnym dostępie i ta gra nieprawdopodobnie łoiła mi tyłek na pierwszej planszy. Tylko, że coś w niej było takiego fajnego, że zawsze do niej się przyjemnie wraca. Ona jest przesiąknięta lore Duny. Zarządzasz zakupem akcji kompanii Coam. Na Langstradzie masz głosowania i kombinujesz, jak zarządzać głosami i zdobywać pozycje tam.
Masz sieć agentów, które rozparcelowujesz pomiędzy domy, pomiędzy Arrakis i pomiędzy cały właśnie Langstrat czy kopanie Koam. Zarządzasz armią, zasobami i tak dalej. Jest nie a dodali teraz bohaterów, więc masz nie tylko rozbudowujesz armię, ale jak masz Atrydów, możesz mieć w armii Duncana Idaho albo Garneya. I sobie wybierasz, oni mają różny wpływ na twoje armię. Jest nieprawdopodobny fan z tej gry, tylko w Early Accessie ta gra była niesamowicie niezbalansowana. No po prostu gnoiła cię potwornie, a nie jest to gra na krótką rozgryweczkę 30 minut, tylko dostajesz łupnia po godzinie wysiłków, wjeżdżają ci i robią z dupy jesień średniowiecza. Więc pod po ciku byłem w ogóle przekonany, kiedy nagrywaliśmy, że to jest wciąż Early Access. Okazało się, że oni to skończyli we wrześniu no zeszłego roku. Przecież, tak, 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 ale ona była w Early Accessie w Game Passie. Poza tym bardzo często gry z Early Accessu są dodawane do Game Passa, żeby napędzać sobie graczy i potem spadają z Game Passa i wchodzą na normalną premierę. Natomiast nie będę oczywiście opowiadał o tej grze, bo i było kiedyś opowiadałem o niej więcej, natomiast muszę powiedzieć tak, została bardzo fajnie zbalansowana w taki sposób, że wciąż jest to trudna gra, wymagająca. Nie jest to gra na szybką partyjkę, bo na kampanii jedna mapa to jest tak 2-3 godziny, w zależności jak szybko się rozgrywkę posuwa. Ale jest do zrobienia, da się wygrać i uczciwie można pograć. Daje nieprawdopodobny fan. Jest prześliczna, przesiąknięta klimatem, więc ja bardzo polecam, bo dla mnie to jest właśnie taka czarna dziura, jak to zawsze mówię. Przepadam. Jak wchodzę, odpalam o 11 w nocy, o 2 nad ranem się kładę i zastanawiam się, co ja do cholery robię. A potem następnego dnia robię to samo. Więc ja generalnie polecam. Bardzo fajna gra. Okej. Okay. No i druga gra. No druga gra to może tak, Damian, podobno graliśmy w tę samą grę. Ja odpaliłem Jedi Survivor. Co nie, ty czy to jest możliwe, wiesz, statystycznie, że grałeś na tę samą grę. W tym samym czasie może jeszcze? No ja grałem od ostatnie 1,5 tygodnia. A to nie, graliśmy w tym samym czasie. No ja przeszedłem już jakieś 1,5 tygodnia temu albo nawet dawniej. Ale przynajmniej jak ja grałem rok temu na premierę, to wy macie świeższe wspomnienia. Albo możecie... No podobno graliśmy w lepszą wersję, no. Spaczowaną. Ja nie miałem żadnych problemów technicznych. Wiesz, to była jedyna gra, jaką przeszedłem w 4K 30 klatek na PS5, bo w 60 klatkach wyglądało obrzydliwie. Na premierę przynajmniej. Ale to na pewno poprawili, bo z tego co widziałem to... znaczy, ja po prostu chciałem mieć jak najładniejszą grafikę. Mi nie zależało na 60 klatkach. Mm-hmm. Tomek, ty grałeś na PC-cie czy na konsoli? PC Master Race. Panowie, tak. Czyli miałeś 120 klatek, 8K. Racing. Znaczy powiem wam tak, na PC-cie to w ogóle ja nie rozumiem waszych rozmów o jakichś 30-60, w ogóle o klatkach, ja nie rozumiem tematu. Ja ustawiam sobie tylko suwaczki na ultra i patrzę na odbicia światła i te wszystkie globalne iluminacje i tak dalej. Ta gra miażdży czerep, jak ona wygląda. To jest nieprawdopodobne, jak ona. Ale ona ślicznie na PlayStation wyglądała, to nawet bez wątpienia. No. Oni ją teraz... Piękne miejscówki. Tak, tak. Ja mam, zresztą ja wyrzucę post na ten temat, na grupę, bo i cały czas strzelam screeny. Nieprawdopodobnie fajna gra. Wizualnie miażdży. Ale podoba wam się bardziej niż jedynka? 100 razy lepsza jedynka. Mi się też tak wydaje. Ona, pacing lepszy. A widzisz, a właśnie to jest tak, że w jedynce to było, wydaje mi się, bardziej liniowe. I backtrackingu było dużo, tu jest trochę mniej, mam wrażenie. No to, ale jest, okay, ale... jest metroidwaniowość, bo musisz mieć te nowe umiejętności, żeby gdzieś tam dalej się wleźć, ale tutaj jest bardziej open worldowe. Ja mam wrażenie, tak zapamiętałem, że pierwsza część bardziej pchała mnie fabularnie i nie nudziła się. Tutaj... Chobok jest taki otwarty, ta planeta. Tak. I tam dużo się odchodzi w różne miejsca. Zgadza się. I dlatego
Ona się może wydawać bardziej takim open worldowa, bo... Ciągle krążę na tej planecie, bo właściwie tylko zrobiłem odskok na tą stację kosmiczną i ciągle wracam i przez moment na tej pustyni byłem, ale tak to ciągle wracam na tamtą planetę i tak szwendam się po tych zakamarkach i takie czasami to się nuży, ale tak to gra jest super. Mięsista walka, ja właściwie to jest dla mnie taki soft soulsowa gra. Ja oczywiście tutaj proszę mnie nie kamieniować, bo wiem, że to nie jest souls-like, ale... Ale ma jakieś elementy, bo przy okazji jedynki no, też o tym gadaliśmy. Musisz mieć skilla, żeby pokonać bossów. No nie jest tak, że możesz tam wejść i machać tym mieczem i we wszystkich przejdziesz jak przez te drony. A swoją drogą te drony z tej z prequeli, jaka tam jest zarąbista interakcja z nimi. Za każdym razem jakiś komentarz. Te takie głupie drony, co mam nadzieję, że wszyscy kojarzą. Ja się z nimi bawię i oni rzucają innymi tekstami, jak mocą ich trzymam i wystrzeliwuję ich w powietrze i tam, żeby spadali w jakąś przepaść. Oni zawsze jakieś komentarze dają albo krzyczą, jak spadają. To niesamowita interakcja. To jest na poziomie Uncharted tak naprawdę interakcji NPC-ów z tobą, kiedy przebiegasz. Powiedzmy. Świetna gra. Mi się bardzo podoba i bardzo dobry przerywnik czy odskocznia od gier taktycznych czy RPG-ów, więc znaczy no RPG-owość tam jest, ale skill na padzie musi być, fajnie się gra i daje radochę. Zręcznościówka, walka, fajna fabuła w sumie, więc naprawdę, naprawdę fajna gra. I tyle. W postaci właśnie z tymi rozmawiasz, z jego kompanii Kastis. To są Kastis. To są naprawdę tacy fajni z krwi i kości i nawet ta jego jakby miłość, że się tak wyrażę, która robi takie wrażenie, taki zmanierowany i taki ten, to też później tak jakaś taka ma iskrę wokół i w tym wszystkim coś fajnego jest, więc ja ci nie będę zdradzał, bo jesteś w miarę na początku, chociaż jedna rzecz, która mnie uderzyła, to jest to, że w sumie ten świat jest w sumie mały. Na zasadzie, że jest bardzo mało tych miejsc, do których latamy. To prawda. Mi się wydawało, że tych planet będzie więcej i więcej i więcej, a później się okazuje, że jest ten backtracking, nie wracamy do tych miejsc właśnie ze względu na te umiejętności, ale wiecie, czego, miejscówki, które czego są... Wiecie, mi tam brakowało? Tam na początku było super, świetne wejście na tej planecie, takie jakby rozpoczynające całą akcję i że tam potem nie wracaliśmy, to mnie trochę tak zmartwiło, nie? Bo to było ciekawe. Tak. Chociaż tam jest, nie wiem, czy to akurat... Oj, musiałbym wrócić do tego, bo tam jest parę takich miejscówek bardzo podobnych, no nie? Też związanych z tym. No ale to jest... Dla mnie bardzo się podobała ta część, która się działa wysoko w powietrzu. Tak. Ale to jest też kwestia tego, jakie umiejętności później do jakby to powiedzieć, to dobraliśmy, tak. Poruszania się zyskujemy. A tak. Powiedzcie, nie macie wrażenia, że ta gra jakoś tak mało się o niej mówi, jakby została zapomniana, jeśli chodzi o zeszły rok, przez to, że było... Ona przez te błędy została zjechana i ona bardzo miała taką złą pracę na premierze. Na początku. A że to był silny rok, to zapomniano. Później wychodziły kolejne tytuły i zostały zakopane, więc ona odzyska, znaczy ona będzie miała drugie życie. Jeśli się pojawi w tym EA Play jakoś w abonamencie, albo już jeśli się pojawiła, to warto w nią zagrać. No bo ona nie jest droga, no nie? W tym sensie można ją kupić teraz pewnie za połowę tej ceny wyjściowej, może nawet jeszcze taniej. A chciałbym, żeby jednak oni na tyle się tak dobrze się sprzedała, żeby ta trzecia część powstała, bo to są takie Gwiezdne Wojny, jakie chcę. Ale dostaniesz lepsze w tym roku. Wydaje mi się, tak, no miejmy nadzieję, ale wydaje mi się, że trójka jest potwierdzona, że oni to zrobią, poza tym jej nie ma specjalnie jakich gier robić. Ale poczekaj, oni skasowali jakiś projekt ostatnio właśnie od Respawn. Ale to nie ten. Ale wiem, to że nie ten. Jakiegoś FPS-a chyba. Pewnie z Boba Fettem albo to Mandalorian. To miał być Mandalorian. Mandalorian został skasowany. Tak. Okay. Albo niech mnie ktoś poprawi. Ale ja się cieszę, że wam się podobało, bo ja byłem też bardzo zachwycony tą grałem, bo mi brakuje takich, wiecie, trochę action adventure'ów, trochę TPP, trochę w klimacie Uncharted, że jednak mam tą postać i no właśnie, i świecie Gwiezdnych Wojen szczególnie, tych starych. Ale to powiem wam, że gra śmiga, aczkolwiek potrafi się trochę przydławić, co nie powinno się zdarzyć. Masz swojego kompa. No,
Muszę wymienić. Czas na nowe RTX-y. Muszę nowe RTX-y. Wejdź w XXI wiek, co tam dziadujesz. Trochę, co mam zrobić, to taki, wiesz, taki azjatycki szma... Ale czekaj, na razie mikrofon musisz kupić, potem RTX. No to wygląda. Natomiast powiem wam tak, że przy filmikach nawet potrafi mi się przyciąć. Ale do kamery ma dobrą atrapę, nie? To prawda. Co zrobić? No dobrze. Co się dzieje? Mam nadzieję, że się dobrze nagra. To jest termos. Można odkręcić górę i nalać sobie herbatę. Termosik jest tutaj. A to jest twoje drugie Yeti. Tak, to jest... Może tamten działa mikrofon. Jeszcze jakieś podsumowanie i lecimy dalej? Bo nie, jeszcze... Jedziemy. Słuchajcie, to ja opowiem wam w dwóch słowach o książce, którą miałem przyjemność czytać ostatnio, czyli jak powstawał, czy też jak, no tak, jak powstawał Tomb Raider, chciałem powiedzieć powstał, widzicie, jak powstawał Tomb Raider Daryla Baxtera od naszego niezawodnego wydawnictwa Open Beta. Bardzo, jak widzicie, króciutka książeczka, raptem 176 stron plus kilka stron ze screenami gier. To jest generalnie historia... A widziałeś, no? Przepraszam cię, Rafale, oryginał, jak wygląda? Nie, a powiedziałem? Bo ten oryginał, on dlatego jest tak książka, bo on nie ma za dużo treści. Oryginał jest, to jest tam unofficial tam history, no bo coś takiego, no ja już nie pamiętam. Bo to też jest nieoficjalne, nie? I generalnie oryginał jest trochę jak te takie albumy, aha, które są duże, mają twardą oprawę i nie mają za wiele kartek, bo to też tam 170 stron czy ileś tam. A tutaj zostało to w taką bardziej taką tradycyjną książkę przekształcone, aczkolwiek zostawili wszystkie zdjęcia i wszystkie teksty. Chciałem pokazać, nie? To, co powiedziałeś, nieoficjalna historia. To masz rację, ja nie zauważyłem tego. Bo tutaj jest na małym znaczku, a znowu na książce tej oryginalnej to jest po prostu jakby część tytułu, nie? Właśnie czekaj, zaraz zobaczymy szybciutko. Oryginalna nazwa powinna być, ale nie ma z tego, co widzę. Okej. No dobra. Okej, dobra. To... Państwo sobie wygooglują tak na Amazonie. Słuchajcie, no to jest ciekawa pozycja, ponieważ dla nas, no właśnie, bo to jest pytanie, po pierwsze, dla kogo jest ta pozycja? Zaraz wam odpowiem na to pytanie, ale powiem wam, o czym to jest. To jest historia powstania, jak sama wskazuje, pierwszych dwóch części Tomb Raidera. Autor się skupia generalnie w zasadzie na wywiadach, na rozmowach, na wspominkach ludzi pracujących w Core Design właśnie przy pierwszym Tomb Raiderze i drugim. To, co jest najważniejsze, że on faktycznie weryfikował przynajmniej dwukrotnie te opowieści, zanim je umieścił w książce, więc możemy wierzyć, że tak było naprawdę. I to, co jest ciekawe, to fakt, że... Znaczy, jedna rzecz, która mnie zirytowała, że Core Design to był przecież dla mnie jedna z najważniejszych firm, przynajmniej pierwszej połowy lat 90. jeśli chodzi o Amigę, o gry, które wtedy wychodziły na rynku 16-bitowym. Oni są znani chociażby z takich gier jak, nie wiem, Universe, taka genialna przygodówka, Heimdall, Skeleton Crew i mogę tak wymieniać te tytuły, ale nie ma sensu, ale mając Amigę na pewno te tytuły pamiętacie, że mieliście Amigę, tak, bo ja miałem. Damian, ty na pewno pamiętasz i wszystkie ich gry, nie? Dokładnie. Tak. I problem jest taki, że w tej książce jakby w ogóle o tym nie ma. Jest zaznaczone, że oni faktycznie zaczęli swoją działalność, nie wiem, pod koniec lat 80., a dokładnie w 88. Byli bardzo ważnym partnerem dla Segi, no i robili gry 16-bitowe. I potem jakby bardzo szybko skaczemy, bez pokazania tego, jak ta firma się rozwijała, skaczemy właśnie do, no, gdzieś po połowy dekady, kiedy pojawia się Toby Gard i ze swoim pomysłem na stworzenie nowej gry, osadzonej właśnie, można powiedzieć, takiego post-Indiana Jonesa, tak? Gra czerpiąca z kina nowej przygody, gdzie główną bohaterką będzie właśnie kobieta, Lara Cruz, jak się na początku miała nazywać. I to jest bardzo ciekawe właśnie, jak powstał ten koncept, jak przekonywał jakby Toby Gard szefostwo Core Design. Potem pojawił się Eidos, który kupił przecież Core Design i tam jeszcze była jakaś firma między tym nadrzędna, która posiadała Core Design i tak dalej, o tym jest chwila. Ale jest jakby mało właśnie wspominków Jana Livingstona, czyli szefa Eidosa odnośnie tego. Natomiast no to jest ciekawe, jak Toby Gard z ekipą zrobili tą jedynkę na przekór wszystkiemu, no bo to było po pierwsze dosyć pionierskie podejście do stworzenia gry w ujęciu TPP. Mówi się, że to była pierwsza gra w ujęciu TPP, ale zapomina się o Fate to Black, który był przecież oficjalnie sequelem Flashbacka, ale pierwszą grą w pełni 3D z dziwnym sterowaniem, bo wtedy nie było ustandaryzowanego sterowania w grach 3D ani kamery. Fate to Black wyszedł w 1995 roku, to wydał Delfin Software, to był łabędzi śpiew tej firmy. No i Tomb Raider wyszedł dopiero w 1996 roku, więc tak warto podkreślić tak już z kronikarskiego punktu widzenia i czy też obowiązku. No ale wracamy do Tomb Raidera. Generalnie Tomb Raider, jak wiecie, doskonale 96 rok, wielki hit.
Toby Galt i drugi programista, którego przepraszam, zapomniałem, a oni odpuścili ich firmę dosłownie po premierze pierwszej części. Toby Galt w ogóle nie zgadzał się z tym, żeby promować grę przez seksualność Lary Croft, i to jest fakt, o którym nie mówią w książce. Ja to wyczytałem w wywiadach z Toby Galtem jakiś czas temu, bo ja przecież takimi rzeczami się interesuję, więc tutaj od razu odpowiadając na wasze pytanie, to nie jest książka dla mnie, bo ja te historie znałem, tak może bez tych niuansów, jak to wpadał na pomysł danego etapu, samego projektu developingu gry, natomiast jakby to, co się wydarzyło, dlaczego Toby Galt odszedł i tak dalej, ja widziałem. W książce o tym na przykład nie ma, że on sobie nie zgadzał się na to, żeby jakieś seksowne modelki wcielały się w Lara Croft i też podkreślano tą seksualność Lary Croft jako bohaterki gry. No. Ale też pamiętajmy, że to były inne czasy, tak. że przyszedł pewien taki moment, że seksualność stała się towarem. Być zła. Ale była towarem. Spice były nagonki na modelki, na hostessy, żeby że, znaczy nagonki nie na model, nie na same te osoby, tylko chodzi o kwestię tego, że pamiętacie, kiedyś na targach to było tak, że zmierzałem do tego. Dziewczyny, tak, że to no, że chodzi mi o to, że po prostu to się teraz tak przez ten pryzmat dzisiejszych babes. Czasów patrzy na to, że a wtedy to było tak, że my, nam się ta Lara podobała, a jak już dostała na przykład, nie wiem, twarz Rony Mitry, czy innych aktorek, McAndrew, to było... Nie? Albo Katie Price swoją drogą była modelką pierwotną Lary Croft, to jest ciekawostka z tej książki. Tak. No to już wtedy ta nasza wyobraźnia młodych chłopców buzowała, bo byśmy młodymi chłopcami, kiedy Tomb Raider wyszedł. I wiesz, mnie zafascynowała sama gra Tomb Raider, kiedy ja pierwszy raz ją zagrałem, już kiedyś opowiadałem tę historię, więc nie będę tutaj powtarzał, ale no to była gra, która robiła niesamowite wrażenie pod każdym względem. A dopiero później przyszedł ten moment, że ta seksualność tej mojej baterki, no bo wiesz, no ciężko wymagać od tego, żebyśmy my, nie wiem, tutaj parowało nam z uszu, bo widzimy parę kanciastych tych... Oczywiście, biustów, jest tak jak nie? mówisz, chodziło o modelki, które wcielały się w Lara Croft i promowali grę przez to, nie? I jakby to, i ona stała się ikoną popkultury, stąd nie była w Playboyu, tak? Była jakby w głównych magazynach dla mężczyzn wtedy popularnych. Tak, i ja to akurat... Tak, ale ona właśnie to, wiesz, wygląd to było jedno, ale to też pokazuje, bo kiedyś też i wiele czynników składało się na to, że ktoś był wyjątkowy. Wygląd to była ta podstawowa rzecz, ale to też musiał być intelekt. Wiesz, dlaczego gwiazdy, najwięksi aktorzy Hollywoodu to przeważnie są ludzie niesamowicie przystojni, ale też ultra inteligentni. Wyglądają po prostu jak Dawid, no nie, Michał Anioła pomnikowo, no dlatego, że po prostu oni te wszystkie składowe mają. I Lara Croft jest taką postacią, jest tą panią archeolog, to jest taki kobiecy Indiana Jones, nie, który ma, ona ma niesamowity intelekt, a to, że ona dodatkowo jeszcze świetnie wygląda, no to jest oczywiście ogromny plus. Nie? No właśnie, więc kończę jakby historię o tym. Ja tylko przypomnę, że akurat wtedy pracowałem już w grach komputerowych i w 97 pojechałem do Londynu na ECTS i tam, słuchajcie, co się działo, akurat to było po premierze jedynki, bo 96, a już dwójka promowali demo i była właśnie jedna z modelek, chyba wtedy Rona Mitra swoją drogą na motocyklu z tymi ikonicznymi dwoma ganami, więc te sobie zdjęcia zrobiłem. Przecież zgubiłem tego Polaroida po latach, ale mam zdjęcie... Ale nie musisz się tego wstydzić. Ja się nie wstydzę. Ja bym powiedział, że to pójdzie na okładkę. Na okładkę bym jest to wrzucił. Drugie zdjęcie z ZTS-a, gdzie walę Budweisera i papierosa z robakiem z Wormsów. Jest gdzieś, bo wrzucałem ostatnio na socjale, bo mam te zdjęcia z relacji z targów. I sobie przypomniałem, w 97 można było jerać i pić na targach. To były czasy. No. A bardziej mi to jarało niż stojące obok John Romero, czy Chris Roberts, czy Peter Molyneux, czy Ian Livingston. Tak było, no. Ale człowiek po latach... Ale masz z nimi zdjęcia? No nie mam właśnie, bo nie wiedziałem, kto to jest. Oczywiście wiedziałem, co jest Peter Molyneux i reszta, nie? Ale były browary za darmo i fajki, więc wiesz. Mówisz, kurde, chcę sobie zrobić zdjęcie tutaj z figurką Wormsów, a może mnie ci... jacyś tutaj nerdy z długimi włosami przeszkadzają. Może Romero ci dawał te, odpalił szluga od szluga. No teraz jak wspominam te czasy, to było niesamowite być w tamtym, wiecie, w 97 roku w Londynie na ECTS-ie, nie? W ogóle wow, nie? Niesamowite, no. Wtedy faktycznie Wipeouta grałem. To było super, no. Tam PlayStation rządziło wtedy niepomiernie. Pacety były w odstawce. No 3D... W ogóle warto wspomnieć, że Tomb Raider był też takim wyznacznikiem zmian technologicznych. 3DFX, akceleracja. To była jedna z pierwszych gier, która pokazywała moc tego rozmycia tekstur, nie? Dosłownie. Wtedy też Shadows of the Empire w 97 wychodził. To też była kolejna gra, o której kiedyś pogadamy pewnie odnośnie a propos akceleracji. Dobra, więc tak podsumowując, to jest ciekawa książka, bo kończąc ten etap właśnie Toby Garda i pierwszego Tomb Raidera, potem czytamy o tej nowej ekipie, która musiała przyjąć schedę po Tobim Gardzie, zrobić jeszcze lepszą grę, czyli Tomb Raider 2, czyli Bigger, Better and More Badass, oczywiście złota myśl przyświecająca tworzeniu sequeli.
I tyle. I mi tu brakuje trochę informacji o tym, co działo się dalej z firmą i jakie tam były pomysły. Eidos naciskał, żeby oni Tomb Raidery co rok przecież wypuszczali. No to tak to wyglądało. Mhm. Jedyne podsumowanie, też wątek, też komentarz, przepraszam, autora książki jest taki, że cała reszta to były, wiecie, no, zżynka z jedynki i dwójki. Tyle, nie? Mhm. Mi zabrakło jeszcze jakby takiej przekrojowej historii, tego reboota Tomb Raidera z 2013, który uważam, ja osobiście uważam za fenomenalny powrót marki, nie, do życia. Szczególnie Rise of the Tomb Raider, ten drugi z 2015, bo jest genialny, no bo Shadow of the Tomb Raider nie wyszedł, no bo to już nie robił Crystal Dynamics, tylko przypomnijcie mi, kto go ratował i kończył, nie pamiętam to. Ale nie oni, prawda? No, ja już nie pamiętam. No i tak to, więc jak... No ale to tylko powiem, że fajne zdjęcia, bardzo ładnie, dużo zdjęć. Tak. I teraz znalazłem tytuł oryginalny, The Making of Tomb Raider, i to unofficial też jest to podpisane na dole tego albumu, więc to chyba... też istotny element, żeby podkreślić, że to jest jakoś, znaczy niby autoryzowane, tak jak mówisz, że chyba, że potwierdzał z źródła, nie? A jednocześnie nieoficjalne, tak, że to co, mi się to wydaje, że reklama, możemy to, polecić fanom historii gier wideo, szczególnie osobom, które jakby nie śledziły historii developingu Tomb Raidera, nie znają tego, co tam się wydarzyło, jak to powstało, więc why not, tak? Dla wszystkich innych starych dziadów jak my, nie wiem, chyba niekoniecznie, powiem szczerze. Ale ja nigdy nie jestem w targecie tych książek, to jest jakby inna rzecz. Ale wiesz co, czasami nawet jest fajnie przeczytać te historie, które się zna, żeby sobie tak odświeżyć, zobaczyć może z innej perspektywy, tak? A to już kiedyś mówiłem, że skończyłem tą książkę Doomguy, no właśnie, Romero, i też wiele rzeczy pamiętałem, ale... Ale kapitalna książka. Ja czułem, że to jest po prostu tak, że to jest z jego perspektywy, że to są rzeczy, które on już wielokrotnie powtarza, bo jak obejrzy jakiś wywiad z Romero, no to widzi, że to są anegdoty powtarzane, ale tutaj ze względu na to, że jest książka, ona się swoimi prawami rządzi, no musisz te historie rozwinąć, ale wiesz, rozpisać. One nie mogą być niemrawo opowiedziane, one muszą mieć początek, środek, zakończenie, i to jest... Dużo gadaliście jest z Prezem w odcinku Fantasmagierii, jednym z ostatnich właśnie o Doomguy'u, i też pamiętam, że chyba któryś z was... Ale wtedy nie przeczytałem. Że któryś z was powiedział, że to faktycznie dobre jest to, że to nie jest hagiografia, bo ja też się bałem, że Romero, wiesz, napisze tak jak kiedyś o sobie, nie? Jaki to nie był super, a tu jednak uwzględnił sporo rzeczy. Już palicho dzieciństwo, które miał trudne. Tak, ale moim zdaniem przemilczał takie dramaty, najbardziej bolesne rzeczy. Okay. Tak. Kiedy, wiesz, no bo on odczuł to, jak Carmack go wyrzucił z Zit Software, no bo to tak mnie no mało wyglądało. W sensie, no. Ale jak sobie prześledzisz, to on bardzo często zmieniał tych ludzi, i też ludzi, którzy byli jak, tak jak Carmack widział Romero, mm-hmm, i powiedział, że za mało dajesz tej grze, tak Romero pozbył się wcześniej z tych wczesnych ludzi, którzy pracowali, bo mówił, on to tak delikatnie opisywał, że no akurat Doom nie był w ich klimacie, bo oni robili takie gry jak Commander Keen, takie zabawne, historie, no tak, i tak dalej, a to jest ciężka, mroczna gra, więc te wszystkie poziomy, które oni robili, nie były takie fajne. Wiesz, więc jakby trochę ta historia zatoczyła na niego koło, bo to, kim on był, no nie, człowiekiem, który bardzo tak naciskał, żeby to wszystko rozwijać, w końcu złapało go za ogon, że on się okazało, że czego innego inni od niego oczekują. Ale mimo wszystko ja nabrałem na to ochoty, tylko jeszcze nie teraz, bo muszę pozostać czas, żeby zagrać w tą Daikatanę z jakimś patchem i zobaczyć, czy to się tak fatalnie zestarzało, czy po prostu nabrało jakiegoś takiego kampowego klimatu, nie? Że po latach myślę, nie, no wiem, że to jest słaba gra, ale teraz mogę w nią zagrać. True. No dobrze, no to tyle w tym temacie, słuchajcie. Został nam segment newsowy, który postaram się szybciutko przelecieć, bo ja wiecie, że wybieram tylko najważniejsze ciekawostki ostatnich dwóch tygodni, a nie wszystko, co się dzieje na świecie, bo to nie ma sensu. O tym czytacie na co dzień na portalach, ale są rzeczy, które warto podkreślić, i zaczynamy temat piratów. Tomek zaraz odpadnie. Druga jest u ciebie, czy wpół do drugiej? Pierwsza 35. Idealnie. Jeszcze daję radę. Ale widać, że masz dużo, tak nie wiem, bo gdy w pokoju jesteś, ale ta lampka za tobą wygląda, jakbyś miał słońce jakieś przez okienko wpadające. A to której wstaje słońce w Wietnamie? Między 5 a 6 chyba. Hmm. Nie wiem, nie wstaję o tej godzinie, porobało. Poczekamy. Dobrze. Znaczy inaczej. No ty jesteś bliżej równika niż my, więc masz równo 12 godzinę dni. Jeszcze trochę ponagrywamy, to ci powiem. To nam zrobisz wizję lokalną, tak. Dobra, słuchajcie, najważniejsza rzecz, która dosłownie na dwa dni przed nagraniem się pojawiła, czyli Future Game Show 2024. Ja nigdy w ogóle o tym pokazach nie gadam, ale w tym roku cholernie zaskoczyli, bo pokazali masę gier w ogóle nowych, pokazali masę gier, które znamy z zapowiedzi, ale nowe elementy, więc tak pokrótce
Ja może powymieniam trochę tytułów komentarz i zostawię wam pole do komentarza. Oczywiście Star Wars Outlaws, gdzie pokazano masę nowych w sumie elementów, tak? Przede wszystkim wędrówka głównej bohaterki po różnych metropoliach, to było niesamowite. Walki w kosmosie, jakieś pokazano urywki, dużo fajnych renderów. Ja jestem kupiony od dawna, jak to zobaczyłem. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Na PC-cie pięknie. To znaczy, ale nie, no nawet, znaczy na pewno będzie, ale wygląda pięknie, różnorodnie. Trochę martwi mnie ten otwarty świat, no ale dobra, Massive to Massive. Nie, wiesz, day, co, Massive one, bardzo, day one, day one. Massive, Damian, powiedz, czy tu mnie popierasz, czy się zgadza ze mną, czy nie, ale Massive świetnie zrobił przecież Avatara otwarty świat, prawda? Mi się to podobało, jak oni to zagospodarowali. Więc... Wiesz, no to jest tak, że w przeciwieństwie do Far Cry'ów, no nie? Avatar jest, znaczy w przeciwieństwie ten Outlaws do Far Cry'ów, czy na przykład tego Avatara, no to jest taka kwestia tych różnych miejscówek, nie? I jak to będzie z tym szybkim transportem i tak dalej. Ja nie widziałem tych najnowszych urywków, o których mówisz, ale jak powiedziałeś, że to dobrze wygląda, to już jestem na pewno kupiony. Znaczy spokojniejszy, okay. że dowiozą. Tam to jest dla mnie. Poziom szczegółów, jak ona chodzi, jak oni pokazują, jak ona chodzi przez te inne planety. Nie wiem, czy Rafał zwrócił się uwagę, tak. Na tego jest zwierzaczka na dole, jak tam latają wszystkie włoski, jak to ciało się rusza. Nieprawdopodobny taki poziom szczegółowości na tym. Oczywiście, to będzie jak w grach Massive, piękne rendery, a potem rzeczywistość, ale tak było przy The Division, jest tak, ale Avatar ślicznie wyglądał na PlayStation, moim zdaniem jeden z ładniejszych. Znaczy ja akurat Massive, nie to, że nie jestem fanem, czy jestem fanem, ale ja grałem i w Division pierwsze, i w Division drugie, i ja grałem je wszystkie solo. Ja też. Jako bardzo rzadko mi się zdarzało tak grać z innymi ludźmi, chyba robić jakieś inicjacje, no chyba, że publiku. Tak. Ale wiem, że te gry, przynajmniej Division 2, nadal funkcjonuje, tam jak się wchodzi, wyglądają. To są gracze i cały czas jest co robić, nie? Super, trzymamy kciuki, bo wiecie co, dla mnie ta gra obok Indiana Jonesa to są dwie najważniejsze gry tego roku, tak naprawdę. I strasznie się cieszę, że one, mam nadzieję, że wyjdą w tym roku. No. Znaczy nie, to chyba wyjdzie. Tak. Wyjdzie. No ja się martwię, żebyś się nie jarał rozczarował. Indiana. Jaram się, jest super. Cicho. Ale jak Indiana nie będzie, to będzie też na Indiana, dokładnie. Naprawdę. To jest ten fakt, no właśnie, że wiesz, no można wiele rzeczy zepsuć, ale no, jeśli chociaż zrobią, że Indiana będzie na Indiana i będzie jakaś fajna przygoda, to nawet ten gameplay nie będzie taki, jaki byśmy chcieli. To ja nie wiem, no to robi też świetne studio. To robi naprawdę świetne studio i ja im ufam. Ja lubię Wolfensteiny, te nowe, Games, ta cała nowa generacja są super. Ja im ufam. Proszę, to oni mają zrobiłem za ciebie. Bardzo dobrze. Słuchajcie, to tak. Still Wakes the Deep od Chinese Room, czyli łabędzi śpiew Walking Simów. Tak mi się wydaje, że albo im to wyjdzie i będzie ciekawe, albo faktycznie wszyscy powiedzą, że Walking Sim kolejny nie ma sensu. Przynajmniej 18 czerwca premiera, bo to był taki release trailer, date. Mnie kupili tym trailerem, bo ja na to czekam. Świetny klimat horroru na platformie wiertniczej, jakieś dziwne rzeczy a la The Thing, zobaczymy co to będzie. Więc okej. Okay. No i sporo ciekawych mniejszych rzeczy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taką grę jak Spine, która wygląda jak połączenie Johna Wicka, nie wiem, z Equilibrium mi się skojarzyło filmem, czyli takie Gun Fu, nie? Takie, i trochę stary True Crime, gdzie są scenki walki, jakieś karate, jakieś szybko kamera lata wokół postaci. Fajnie to wygląda, więc polecam uwadze. The Operator, to może być, Damian, dla ciebie coś ciekawego, bo przypomina mi strasznie Spycrafta, taką starą grę szpiegowską, gdzie z filmów, rzeczy, materiałów składaliśmy jakieś śledztwo, robiliśmy sprawę dla CIA, prawda? Coś takiego, nie? Tam nie pamiętam. A jest full motion wideo? Chyba jest. Ten operator. Musisz zobaczyć, jak ja będę gadał jeszcze. Nie, to wyglądało jak taka z monitora. Lat 90, końcówka lat 90. gierka taka logiczna. To masz papierki, musisz połączyć. Ale tam były jakieś dane dźwiękowe, coś jeszcze, akta tajne. No tak. Coś tam było. Ciekawe. Teraz no one, coś takiego. Tam na pewno tam, jak będziesz grał Flintlock The Siege of Dawn, bo fajnie wygląda. To taki jakiś action RPG trochę, nie? No tak naprawdę dobrze to wyglądało. Akurat sobie nie wypisałem tej gry, obejrzałem wszystkie te trailery, więc chyba nie. Harold Halibut, podobało ci się? Przygodówka w klimacie Neverhooda, nie? To będzie gra, to jest gra w klimacie Wesa Andersona a la Fantastyczny Pan Lis.
I mam wrażenie, że to będzie bardziej historia. Wiesz, że jestem psem na dobre fabuły. Z kreską. Właściwie to wyglądało bardziej jak film taki animowany. Z plastelinowych ludków. No. Tak, no mówię, no Fantastyczny Pan Lis. To jest absolutnie genialny film. I właśnie taki klimat. I tak też miałem wrażenie, że Wesem Andersonem to się tam wylewało z tego. Więc ja to czekam. Prawda. Bardzo mi się to podobało. 11-bit Studios pokazał Indykę i Indika, tak? Czyli ta gra o tej zakonnicy gdzieś tam na Syberii, w wielkim skrócie 8 maja no premiera. Co myślisz? Chętnie zagram, wiesz, no może nie jako day one, ale jak będzie gdzieś w promocji, to czemu nie? Ja czekam na The Alters, dla mnie to jest ich najważniejsza gra w tym roku, a ty na Frostpunka 2 to wiem. Nie, akurat mam bardziej, ale to jest ciekawe, to mi z Senuą tak klimatem troszkę jechało ta Indyka. A swoją drogą pokazano trailer Hellblade'a 2 nowy i trochę więcej przebitek z gry i nie wiem, dla mnie to wygląda teraz jak jedynka, tylko dopakowana oczywiście w ramach złotej myśli, tak? Czy to jest zasady, jak się robi sequela? Nie wiem, zobaczymy. No zagram, bo będzie oczywiście na Game Passie. Tak. Zobaczymy. Zobaczymy. Damian, czekasz na Hellblade'a drugiego? Senua's Sacrifice. Myślę, że niedawno skończyłem pierwszą część i nie wiem. Nie wymęczyła ten element. Wiesz co, nie byłem pod takim wrażeniem, może jak niektórzy, ale podobała mi się paradoksalnie walka w tej grze. Że bardzo widowiskowa, płynna, taka, wiesz, nie jakaś tam może zbyt skomplikowana, ale doceniałem to, że ta gra naprawdę ma fantastyczną oprawę, mimo że była robiona przez wtedy to było małe studio. I jestem ciekawy, co się wydarzy, kiedy mają teraz nieograniczony budżet. No widzisz, 6 lat to robią. Od Microsoftu, tak. No. Nieograniczony budżet. No i ostatnia rzecz dla mnie, to jeszcze może coś dodasz, ale mi się podoba ten Holstein, nowy trailer, czyli ta polska gra od Sonki. No, dramatycznie to wygląda. Sapkowski był fajny, ale to wygląda... Super. Nie. Damian, ratuj. Powiedz, że super. 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 Znaczy, klimat fajny, ale to takie brzydkie było. Ja piorkuję. Ale taka idea stoi za tą grą. No wiem, ja wiem. I ten Sapkowski zajebisty tam że tak postawił. Demo jest fajne, pokraj sobie w demo na Steamie. Jest dostępne. O, dobra. Okay? Sprawdzę, obiecuję, że na następnym to przypomina takie stare, wiesz, survival horrory, a przy okazji jeszcze strzelanie w FPP, to jest ciekawe, nie? Tak, bo to żongluje gatunkami, tak. Co jeszcze zobaczyłeś ciekawego, czego ja nie wspomniałem? Powiem ci tak, no Outlaws Day One, Worshippers of Cthulhu. To jest gra, w której budujesz miasto, znaczy to jest zarządzanie i budowa miasta, czyli tak wydaje mi się, że to jest ekonomiczna gra, tylko że na dole masz tych przedwiecznych i budujesz miasto opętanych ludzi tymi Cthulhu. I przedwiecznymi. Obejrzyj, bo to jest bardzo fajnie wygląda ten trailer. Budujesz budynki i one jako podstawę mają połączenie z jakimiś dziurami w dół. I obok są te wodospady, jeziora, które mają to, że poniżej coś jest. Mhm. Bardzo fajnie to wygląda. No Rest for a Wicked od Moon Studio, czyli twórców Ori. Strasznie ciekawa gra, bo przede wszystkim wygląda prześlicznie. Prześliczna. A w tym trailerze z tego pokazu były wypowiedzi twórców i oni mówią bez ogródek, że oni biorą wszystkie gatunki, które im się nawiną pod rękę, żeby było fajnie. Więc mają trochę sosów, trochę slasherów, trochę eksploracji i właściwie tak, żeby to się tylko kleiło i dobra fabuła z tego była. I to może być naprawdę fajna gra. I Awaken Astral Blade jeszcze sobie zaznaczyłem, bo to jest taki fajny klimacik a la Dead Cells. To jest absolutnie, Rafał, granie dla ciebie, bo to jest roguelike'owe na pewno, ale fajne. Mi się podoba. Ja ostatnio oglądam sobie jednym okiem streamy z Hollow Knighta i nawet mi tak... korci, żeby się trochę pokatować tą grą. Ja ostatnio pograłem trochę w Ultrosa, taka Metroidvania w bardzo dziwnym, takim halucynogennym sosie, nie wiem jak to nazwać, strasznie kosmiczna grafika taka, po LSD, która nie brałem nigdy, ale zakładam, że tak to wygląda. Nie, Damian, coś dla ciebie, nie? Ten Ultros, nie wiem czy to kojarzysz. Myślałem, że LSD. Zobaczymy. Damian wpadł do kotła już.
Nie potrzebuję ekstra. No dobra. To tyle, jeśli chodzi o Future Game Show, więc to ja byłem zaskoczony ilością rzeczy, jakie pokazali. Powiem wam szczerze, dla mnie tak out of the blue ta impreza w ogóle. Tak na raz tych trailerów to no. Nie obejrzysz wszystkich. To jest ale straszne. Najciekawsza zapowiedź zeszłego tygodnia, Nobody Wants to Die. To jest dopiero zapowiedź. Nagle... Jak to w ogóle, wygląda? Nie? Słuchajcie, out of the blue wychodzi wrocławskie studio Critical Hit Games, które wydawcą jest PlayOn swoją drogą i nagle pokazują detektywistyczną, pierwszoosobową grę, nie wiem czy akcji, chyba nie, raczej eksploracyjną, ale generalnie gra, która ma się rozgrywać w jakimś dystopijnym Nowym Jorku przyszłości, w odległym roku 2329, okej, okay, gdzie nieśmiertelność jest normalną rzeczą, tak, mi się to już kojarzy z klasyką science fiction, jak był chociażby Robert Sheckley, to Nieśmiertelność na zamówienie, pamiętacie? A potem był taki film Free Jack z Mickiem Jaggerem i z Emilio Estevezem, nie, bo on bazował na tym opowiadaniu, więc trochę mi się to z tym kojarzyło, no, gra na Unreal Engine 5 ma wyglądać fenomenalnie. Ten trailer, render robi ogromne wrażenie. No i piszą, że będziemy się wcielać właśnie z tytułowego jakiegoś detektywa, który ma prowadzić jakąś nieoficjalną sprawę. Super. I to jeszcze w tym roku ma w ogóle wyjść, więc a nie ma niczego, ani in-game'u pokazanego, pewnie jeszcze parę imprez przed nami, żeby to zobaczyć. Ale wow, nie? W ogóle ja jestem w szoku, jakie ostatnio rzeczy Polacy zapowiadają. To jest rozwala czaszkę, jak to wygląda. Znaczy tam nie ma gameplayu, więc... No nie, ale sam klimat jakby tego ale... cyberpunkowego tak, świata tak. Przyszłości... No jak Blade Runner zmiksowany z cyberpunkiem, no nie wiem jak to lepiej ubrać. O, balony puściłeś, dobrze. To jest przypadkiem. Przypadkiem. Damian, widziałeś to w ogóle? Nie. Wow, nie, mówicie, nie. To jest w ogóle na... Ale muszę, obok muszę. Indiany i Star Warsa to ja to biorę w ciemno, no po prostu. Ja, ja myślę, że będziesz ten, na następnej fancie to sporo czasu poświęcisz na ten trailer, bo jest naprawdę sztosik no. I w twoim klimacie. Jedziemy do studia, musimy zagrać przed tym. NDA podpiszemy i opowiemy o tym. Dobrze, słuchajcie. No ostatni najważniejszy news. Potwierdziły się wszystkie plotki. Oczywiście PS5 Pro no, stało się faktem de facto. Tak wyciekła specyfikacja. Digital Foundry potwierdził. Devkity są u twórców gier. Mniej więcej wiemy, że konsola ma oferować 45, może 40% lepszą wydajność od podstawowej PS5, mieć prawie dwa, może nawet trzykrotny lepszy wzrost wydajności śledzenia promieni, czyli ray tracingu oczywiście. No i generalnie ma też wykorzystywać uczenie maszynowe do ulepszania grafiki. I przecieki wspominają właśnie o tym PlayStation, sobie zapisałem, PlayStation Spectral Super Resolution, czyli ich autorskie rozwiązanie. Super, bo moim zdaniem jak zwykle po 5 latach w zasadzie, no bo jeszcze w tym roku ma być coś ciekawe, a nie ma jeszcze zapowiedzi. Pewnie się w czerwcu zapowiedzą jak zawsze na tych swoich imprezach, a może wcześniej, dobra, zgaduję już. Ale i zarówno Tom Henderson to potwierdzał jako insider, Digital Foundry, Sony wszczęło podobno śledztwo wewnętrzne, kto odpowiada za wyciek tych informacji, więc to wszystko się skleja. Ja się cieszę, bo jednak takie mocniejsze wersje konsol są potrzebne, patrząc na to jak ucieka znowu PC versus konsole, a my nie możemy grać w 4K60 cały czas, tak naprawdę, nie? Zawsze mamy jakąś wersję skalowalną gry, jakiś performance albo coś. Pytanie jak cenowo, bo pewnie tanie to nie będzie. No i oni też chcą mieć sprzęt, który będzie gotowy na GTA 6 w 60 klatkach i 4K, nie ma co ukrywać. Też o tym się mówi. Więc ja się bardzo cieszę. Damian, kupujesz? Wiesz co, ja nie kupuję, ale zgadzam się właśnie z takimi opiniami, że sprzęt, kiedy są te, odkąd mamy te pomiędzy generacje, to nie optymalizuje się to gier. Prawda. Zamiast ta gra, żeby była po prostu jak najlepsza i później, żeby magicy od sprzętu wyciągali niesamowite rzeczy, żeby mieć właśnie God of War'a pod koniec generacji The Last of Us 2 na PS4. Generacji PlayStation 2 i tak. Uncharted, nie? Na tym. Tych gier nie będzie już teraz, bo za każdym razem będzie dobra. Zróbmy, a jak masz już dwa sprzęty, jak już masz dwa sprzęty, tak? Mhm. To musisz skalować. A skaluje się że tak, że po prostu gra wygląda dobrze na jednym sprzęcie, albo bardzo dobrze, ale niestety już gównianie na tym. Plus jest taki, że znowu PlayStation, jak miało ten swój taki moment przejściowy, że PlayStation 4 wychodziły gry, na przykład Horizon, nie? I wychodziły te gry w wersji na PlayStation 5, że nadal na PlayStation 4 te gry wyglądały dobrze. Ale wydaje mi się, że to była kwestia tego, że po prostu tam było to doświadczenie. Ale PlayStation 4 Pro nic nie wniosło. Oprócz tego, że było... Tak. No, nawet nie pamiętam, że to wniosło. Nie, powiem ci tak, Days Gone... PlayStation 4 Pro, pamiętam, przepraszam, się wcinam, reklamowali tym, że Days Gone i Horizon wtedy, co wchodził, to będą miały HDR i trochę lepszy klatkaż, czy tam efekty, whatever. Nie, no wiesz,
Wiadomo, że gry będą ładniejsze i że może będą te 60 klatek 4K już w każdej grze na dzień dobry, ale ja naprawdę wolałbym, żeby wyciskali z tego sprzętu, co mają i robili na przykład nie wersję Pro, ale prawdziwą wersję Slim. Mm-hmm. Czyli PlayStation 5, które zmieszczę pod telewizorem, a nie potrzebuje osobnej szafki. No teraz masz taki Chase, to się nazywa, tak? Ten, co wyszedł. No, przecież jak ja zapomnę czasami, bo ja mam w takiej szafce, w takiej wnęce, no nie, jak i zamknę te drzwiczki, bo czasami się zapomnę, to później otwieram, a tam sauna. No moje stoją przy szafkach, już w pionie, konsole, Xbox, PlayStation. Ale plus jest taki, że się nie przegrzewa ta konsola, mimo że jest gorąco. No dobrze, dobrze. Ja czekam. Tomo, ty się ucieszysz z tego, że w przyszłym miesiącu ma paść data premiery The Last of Us 2 na PC-ta, więc w końcu zagrasz. To już wszystko dostaniesz. Chociaż ty będziesz grał w Ghost of Tsushima, będziesz grał, prawda? Będę. I Horizona, więc ty masz co grać przez najbliższe pół roku. I okej. Okay. Natomiast, bardzo smutne newsy znowu z obozu Sony tym razem odnośnie PSVR 2. My ciągle o tym gadamy. Jak wiecie, ten sprzęt w zasadzie umarł. Oficjalnie Sony potwierdziło, że kończy produkcję PSVR 2. A to dlatego, że nie ma zainteresowania tematem, słuchaj. I oni na razie chcą wysprzedać swoje stoki, bo oni dostarczyli do sklepów, przynajmniej tak czytałem, 2 miliony egzemplarzy sprzętu, a według nieoficjalnych informacji nikt nie jest zainteresowany kupnem tego sprzętu, bo o ile podawali rok temu, że w pierwszym kwartale, tym premierowym, sprzedali 600 tysięcy sztuk gogli, tak w czwartym kwartale sprzedali już tylko 325 tysięcy. Ale słuchajcie, z mojej strony, no to jest nie dziwne, skoro nie ma zapowiedzianych gier, nie ma wsparcia marketingowego, nie ma niczego. Jedyne, co zapowiedzieli, że będą obsługiwać peceta gogle. Więc ja myślę, że Tomkowi pożyczę te gogle do jego peceta. Nie? Ja sobie schowam. Niech zrobią dobre promo, nie wiem, połowa ceny, nie, za 200. Na przykład. Albo wiesz co, schowam jako artefakt gdzieś tam na szafkę i tyle. No. Szkoda. Dzisiaj tylko Quest 3 się chyba liczy w takim razie i tyle, nie, w tym temacie. Strasznie pokpili sprawę, delikatnie rzecz ujmując, bo już nie mówię o tym mitycznym Half-Life Alex, tak, ale że w ogóle gier first party nie było od czasu wydania Gran Turismo i tego pierwszego batcha gier, że tak się wyrażę. Ja mam tylko Vertigo 2 teraz do ogrania z rzeczy zaległych i nic poza tym, co by mnie interesowało niestety. I tyle. Ale Tomo, Skydance New Media, czyli studio powołane do tworzenia AAA-ów w Skydance'ie, robią fajną grę, na którą pewnie czekasz, czyli Marvel 1943 Rise of Hydra. Widziałeś to? Jak to fajnie wygląda? Przede wszystkim, zobacz, że w notatkach to ci dopisałem, bo ty jedno zdanie tam wrzuciłeś. Przede wszystkim tak. Emmy Hennig za tym stoi, wiem. No, Emmy Hennig. Gra nazywa się Marvel 1943 The Rise of Hydra. Widziałeś ten trailer? Wygląda jak film fabularny. To jest Unreal Engine 5, taki, na który czekamy. Moim zdaniem to może to być ta gra, która pokaże... No, może dlatego warto będzie mieć Solis. Pro. Ale nie, ja myślę, że to jest taka gra, która może faktycznie przede wszystkim wycisnąć to, do czego jest zdolny Unreal Engine 5. A druga rzecz jest taka, no, Amy Hemming. To jest pani, która dała nam Uncharted. Trzy części. I Soul Rivera. No tak, ale ja akurat tutaj za Uncharted, ja wierzę, że ona, jeżeli, ja wierzę, ja uwielbiam dobre historie, więc jeżeli ona zrobi, będzie to tak wyglądało, będzie to akcyjniak growy i z dobrą fabułą a la Uncharted, no to no okej, to nawet ty pewnie kupisz to, że to jest Marvel i nie będzie ci przeszkadzało, bo się jak po prostu... naziści, to kupię. Będzie, nie, chodzi o to, że to będzie po prostu fajna gra i setting nie będzie ci tak naprawdę przeszkadzał. I to, jest dla mnie kwintesencja dobrej gry. Więc ja czekam cholernie na tą grę. Dobrze. Ostatnie dwa newsy szybciutkie i przechodzimy już do Piractwa Morskiego. No to słuchajcie, wyszła całkiem fajny filmik, 6-minutowy materiał pod tytułem Metal Gear Solid Legacy Series, gdzie występuje między innymi David Heiter, czyli legendarny głos Snake'a, który mówi, że już niebawem dowiemy się więcej o Metal Gear Solid Snake Eater Delta, na który ja bardzo czekam, bo też ma być w tym roku ten remake przecież MGS-a trzeciego. Już niebawem, chyba w przyszłym miesiącu, więc warto mieć to z tyłu głowy. No i fajna informacja jest taka, pamiętacie Striking Distance Studio, czyli twórców The Callisto Protocol. Oni dalej istnieją, tworzą, jak się okazuje, grę. To będzie spin-off osadzony w świecie The Callisto Protocol. Nazywa się to Project Bird's Eye. To będzie rogalik w stylu komiksowym, w którym będziemy odpierać jakieś ataki wrogów właśnie tych potworów. Akcja ma się dziać w tym więzieniu Black Iron, w którym graliśmy Jacobem, grając w Callisto Protocol. Polecam zobaczyć trailery. Wygląda to bardzo fajnie. Aż chętnie się skuszę, mimo że nie jestem jakimś fanatykiem rogalików, takich gier powtarzalnych.
Ale cieszę się, że działają, coś robią. Kto wie, może kiedyś się doczekamy jakiegoś, jakiejś nowej gry, takiej AAA. A tu miał być 4A, tak? Z tego co pamiętam. O Boże. No, dobrze, słuchajcie, temat główny, piractwo morskie, a nie konsolowe czy tam komputerowe. Taki mamy temat przewodni dzisiaj. Ja króciutko, ja nie będę tu za mocno zagłębiał się w historię piractwa, bo byśmy musieli nagrać drugi podcast pod tytułem Piraci, Historia i My. Więc może króciutko tylko wspomnę, jak to w ogóle wyglądało z punktu widzenia piractwa i skąd taka popularność w popkulturze, do której zaraz szybciutko przejdziemy, bo oczywiście będziemy rozmawiać o filmach, grach, serialach, może wspomnimy książki jakieś. Sama historia piractwa, słuchajcie, sięga starożytności i generalnie piraci grasowali na morzach egejskim, może tak, na Morzu Śródziemnym i nie wiem, czy wiecie, ale już nawet kiedy Rzymianie zbudowali imperium, no to oni dopiero wtedy w 168 roku przed naszą erą uspokoili jakby ten proceder w tych rejonach. Natomiast idąc dalej, no to w średniowieczu najbardziej popularnymi piratami byli oczywiście Wikingowie, którzy, jak wiecie, zapuszczali się bardzo daleko. No, plotki mówią, że oni dopłynęli do Ameryki Północnej, ale nikt tego nie potwierdza do dzisiaj. Natomiast polecam, właśnie w ogóle zapomnieliśmy o Wikingach serialu, prawda? Teraz tak sobie z tyłu głowy skojarzyłem, jak gadamy o tym, że oni byli znanymi piratami, ale dobra, nieistotne. Jakby nordyckie klimaty to kiedy indziej w takim razie. Natomiast sam rozkwit pirackiego procederu oczywiście przypada na wiek XVII-XVIII, a dokładnie na lata 1640-1720. No w rejonie Karaibów, rzecz jasna, co wiązało się po prostu z kolonializmem, tak? Czyli rozkwit handlu, transport dóbr, tak, do imperiów europejskich. Najbardziej znaną wyspą oczywiście związaną z działalnością piracką była jaka to wyspa? Tortuga. Tortuga. Tam rezydowali wszyscy piraci, którzy mieli królewskie błogosławieństwo, więc można powiedzieć korsarze, no bo różnica między korsarzami a piratami jest taka, że pirat to był wyjęty bandyta z prawa, no a korsarz miał, można powiedzieć, list żelazny. No wynajęty przez dane państwo, przez danego króla, królową i miał jakby, można być list żelazny, tak, na plądrowanie, grabienie innych statków. Natomiast pod koniec XVII wieku Francja i Hiszpania podpisały porozumienie, kładąc kres temu piractwu, a ci, którzy się zostali na tej wyspie Tortudze, nie zgodzili się na to, no to byli straceni po prostu. Tak się rozwiązywało sprawy wtedy. Wtedy piraci, słuchajcie, przenieśli się na Ocean Indyjski, który wydawał się bardzo kuszący, bo tam przewożono znowu coraz więcej towarów. W XVII wieku w wyniku handlu trójstronnego wzmógł się ten ruch statków właśnie handlowych pomiędzy Europą, Afryką, Karaibami. No i tam oczywiście pojawiło się coraz więcej nowych piratów. Zaraz przejdziemy, jacy to byli piraci, bo to jest bardzo ciekawe, jak gadamy o piratach, prawda? No ale znowu, w pierwszej połowie XIX wieku wyeliminowano całkowicie problem piractwa w środkowej Ameryce i Azji. Nie udało się go jednak wyplenić całkowicie. Wiecie dlaczego? No bo mamy Somalię, więc współczesne piractwo, o którym mówimy, no to od roku 1991 dotyczy wód eksterytorialnych w okolicach Somalii. I to jakby często do nas docierają nawet informacje, znaczy co dzień w newsach, że piraci znowu zaatakowali jakiś wielki statek, tankowiec albo cokolwiek innego. Natomiast jeżeli mówimy o słynnych piratach, panowie, no to z głowy jakich wymienicie? Jakbyście mieli tak strzelać, których pamiętacie, jak się wyryli w popkulturę, no idąc. Czarty, to Saint Francis Drake. Oczywiście. Damian, pamiętasz jakichś fajnych? Johnny Depp, dobrze, niech będzie. Henry Morgan chociażby, prawda? Albo Czarnobrody, czyli Edward Teach. No mieliśmy kobiety pirackie, znaczy piratki w sensie, czyli Anne Bonny, tak? Czy Mary Red. Jest fajna historia, tutaj sobie zapisałem, że pani się nazywała Cheng Shi, słuchajcie, kiedy piractwo praktycznie już ustąpiło i go nie było, to ona w 1805 przyjęła po mężu swoim zmarłym największą konfederację piracką w historii. Ona stworzyła, słuchajcie, biznes, w którym dowodziła 2000 statków, 70 000 ludzi, więc to było niesamowite. Generalnie jest tego strasznie dużo. Jak chcecie wejść w temat piratów, to wiecie, tych opracowań, historii, tych romantycznych i mniej romantycznych jest tak dużo, że nawet nie ma co o tym powiadać. Bardzo ciekawe jest to, że słuchajcie, byli też polscy piraci, nie wiem czy wiecie. Źródła podają, że było trochę takich słynnych piratów jak niejaki, ja w ogóle nie wiedziałem o tym, ale zapisałem sobie Izydor Borowski, który lubował się w napadaniu na statki brytyjskie, nie? Mieliśmy Kazimierza Luksa, który również utrudniał życie Anglikom, mieliśmy Ignacego Blumera, który był aktywny w rejonie Karaibów, Wincenta Kobylańskiego, on działał w okolicach Kuby, Jamajki, mieliśmy Adama Mirosławskiego, który wpływał po Oceanie Indyjskim i rabował wszystko, co popadło, czy pana Józefa Olszewskiego, który działał na Morzu Karaibskim. I to jest super, nie? Ja nawet nie wiedziałem, że mieliśmy polskich piratów słynnych, tak? My chcieliśmy kiedyś kolonizować Madagaskar. To czego pamiętam.
Pamiętam, tak. No byśmy mieli potęgą, dzisiaj byśmy mieli imperium. Commonwealth, no po prostu. Wiadomo, że słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszych piratów, no to oni są po prostu bardzo dobrzy w szybkich akcjach. Jak czytałem ostatnio artykuły, abordaż i przejęcie w statku to jest jakieś 15 minut mniej więcej trwa taka akcja. Oni są świetnie wyposażeni przede wszystkim w szybkie łodzie motorowe, nawigację satelitarną, w ostrą broń, wyrzutnie rakiet, granaty. Mają wszystko, czego nie mają tankowce i ich ochrona. I tu polega główny problem, że tylko marynarki wojenne danego kraju mogą ich ścigać. Teraz w ogóle podobno wrócił problem po pandemii, bo było w miarę spokojnie przed pandemią, ale czytałem, że po pandemii, kiedy teraz zaczęła się wojna, tam Huti chyba są jakieś duże problemy na Morzu Czerwonym i tam marynarki wojenne są zwrócone w tamtą stronę. Somalijscy piraci znowu wrócili i walczą i kradną towary i statki. Czytałem też, że była jakaś taka słynna akcja, gdzie piraci somalijscy napadli statek wiożący 30 albo 50 czołgów T-72 chyba do Kenii, gdzie Kenia zakupiła sobie po prostu w ramach uzbrojenia rzeczy i przejęli takie towary. Więc takie rzeczy się dzieją obok nas, a my takimi nudnymi rzeczami się zajmujemy, nie? Trzeba było zostać piratem. No, z tych współczesnych filmów to Captain Phillips. Dokładnie, z Tomem Hanksem. Tak się nazywa. Tak jest, czyli całkiem niezła ekranizacja pewnej sprawy, tam słynnego porwania. To był transportowiec czy tankowiec, już nie pamiętam, słuchajcie, tak szczerze. No, taki, no, ale to współczesny bardzo, właśnie ten, współczesny obraz piractwa takiego morskiego. Tak. To tak w skrócie, jeśli chodzi o zarys jakby tego, tej historii, tego, co się działo, jeśli chodzi o piractwo, więc przejdźmy sobie do popkulturki. No, trzeba by zacząć tak naprawdę od tego, że może od dwóch książek, bardzo krótko, które są bardzo istotne z punktu widzenia filmów, które potem kręcono. Oczywiście Wyspa Skarbów Stevensona z XIX wieku, tak? Kultowa pozycja, na której ja się wychowałem, wy pewnie też i na ekranizacjach tej książki. No i Kapitan Blad, nie wiem czy znacie, ja nawet mam gdzieś książkę Rafaela Sabatiniego. Kultowa historia o lekarzu, który zostaje piratem, tak? Więc w wielkim skrócie oczywiście. Więc i to były jakby książki ikoniczne, które przełożyły się na masę filmów, tak? No bo może na zmianę Tomo, Damian, jakieś ten filmy, bo jeśli chodzi o starocie, to jaka postać nam się kojarzy z takimi filmami klasycznymi pirackimi? No, czarno-białe kino Hollywood, kto to był? To ja ci zostawię, bo mi pierwszy piracki film, jaki się kojarzy, to jest kolorowy, więc... Pewnie Karmazynowy Pirat, co? Tak? No oczywiście, Burt Lancaster, ale najważniejsza postać, jaka tam jest, to jest Nick Krawat, czyli Ocho. Czyli on tam niemy jest. Ja nie pamiętam tego. Nie pamiętasz tego? No nie pamiętam. To był tak śmieszny film. Ja uwielbiałem ten film. To jest komedia w ogóle. Tak, no ten Ocho był właśnie tym takim comic reliefem, ten cały tej, znaczy nie comic reliefem, sorry. On był takim po prostu komikiem, bo Burt Lancaster był takim poważnym, tym takim macho kapitanem, a ten był jego takim pomagierem, wesołkiem i był niemową. Świetna rola. 1952 rok sobie sprawdziłem, Karmazynowy Pirat, okej. Okay. Ale wcześniej oczywiście był Errol Flynn, o tym wam chciałem powiedzieć, że on jakby był tą ikoną pirackich filmów przygodowych. Przecież tam był, Boże, jak się nazywało, no, Kapitan Blad oczywiście był nakręcony w 1935 roku. No i był też Seahawk, Hawk to jest, Boże, Morski Sokół, dobrze mówię, tak? Czy Falcon Millennium mi się teraz myli zawsze, to jest Sokół. Damia? Hawk to jest Jastrząb, przepraszam. Damia? Tak. Kapitan Hawk. Nie, dobrze, Jastrząb, to jest tak. Morski Jastrząb właśnie, a polskie tłumaczenie orzeł, jest Morski Hulk. Sokół i to jest błąd. A teraz wytłumaczę różnicę między sokołem i jastrzębem, proszę. Ptaki drapieżne. Dziób, upierzenie. No, zrobimy shorta z tego. Puriści językowi. Kto to mówi? Dobry, a jak jest jastrząb po wietnamsku? Cisza. Ja nie mówię po wietnamsku, nie mówię. Ja jeśli miałbym wymienić, filmy, mam wymieniać no dawaj, filmy. No dawaj, jak mówimy o piratach. Nie no, bo ja to mam taki, ja bardzo lubię ten film. Oczywiście on się nie koncentruje wokół piratów, bo to jest historia Piotrusia Pana, to ale Hook. No tak. To oczywiście. Przepięknie tak sportretyzowani piraci jako tacy, takie ziemieszki, oczywiście dosyć karykaturalnie, ale moim zdaniem to w jakiś sposób utrwala ten obraz popkultury, jaki mamy piratów, nie? Chyba pierwszy film, w którym byłem w kinie. Ja też, ja w ogóle pamiętam Robin Williams, ja bardzo się z nim utożsamiam, bo też byłem tak jak on, zniszczony życiem i chciałbym się przenieść do tej Niblandii. Ile ty miałeś lat wtedy? Zniszczony życiem.
Nie, no teraz jestem, że teraz się bardzo... Wiem, ale myślałem, że jak w kinie powiedzisz Sony z życiem 10-letni Rafał. Ale podobała mi się Julia Roberts jako dzwoneczek. O, może tak. Wszystko mi się tam podobało. No i Dustin Hoffman jako kapitan Hook. Ale wiesz co, tak chciałbym teraz otworzyć okno i wylecieć do tej Nibylandii, bo byłbym szczęśliwym człowiekiem po prostu. No. To prawda. No, nie będę tutaj mówił o serii Piratów z Karaibów. Warto wspomnieć, to takie, tak? To są dosyć nowe, świeże ale oni to w miarę odświeżyli, bo patrz, temat piratów umarł na długo, mam wrażenie. Lata 90. praktycznie... Nie no, oni są odpowiedzialni za to, że piraci wrócili do popkultury. Okay. I to jest też adaptacja... O ile się nie mylę, może się poprawić jakiegoś takiej atrakcji, no nie wiem, z Disneylandu. Zgadza się. No właśnie to się nazywało. Tak, to nie było w drugą stronę, że to było tak, że wpierw była atrakcja, a potem film? Słuchaj, bo ja sobie zapisałem, że był film Disneya, czekajcie, teraz sobie znajdę, Planeta Skarbu była w 2002 Disneya, a Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły 2003 i tak dalej. Tylko to była animacja oczywiście Planeta Skarbów Disneya, nie? Nie wiem, czy pamiętacie taka... Tak, ale to nie była kosmos jakaś przeniesiona specjalnie udana. Ale było, tak. Ja natomiast chciałem wrócić właśnie do ich pierwszego filmu fabularnego, który oni zrobili, słuchajcie, Boże Święty, nie mam tego, no. Coś mi mignęło, jak czytałem do tego odcinka, się przygotowywałem, myśmy Karmazynowy Pirat, to była inspiracja właśnie dla Disneya, bo oni coś o tym nakręcili. Ale mniejsza o to dobre. Ale masz zamian rację, była taka atrakcja chyba w Disney Parku, jest do dzisiaj na Florydzie, właśnie z tym statkiem pirackim. Tak. I oni z tego skorzystali, żeby nakręcić tych piratów z Karaibów jedynkę, nie? Tak. Ale to jest, ale wiesz, to jest ta atrakcja... To jest stałunek Disneya, że oni robią filmy powiązane z atrakcjami. No poza Indianą i Starbucksem, no, bo potem ale zrobili nie, nawet parki. Ten Cruise, coś tam z tym, z The Rockiem, tak. To też jest atrakcja w parku. To prawda. Tak. Zresztą w ogóle te Piraty z Karaibów w Disneylandzie to po raz pierwszy w 1967 roku się pojawiło, więc ona, więc ten wygląd tego wszystkiego do niej inspirował twórców. Między innymi Romana Polańskiego, kiedy kręcił swoich piratów 86 rok, piraci, roku. Tak jest. Tak. To było dosyć śmieszne, on zabawne. Też trochę, no? Tak, on też trochę, można powiedzieć, z motygą na słońce, no nie? Bo ja nie wiem, jak te filmy o piratach się wtedy trzymały, czy te historie miały nadal nie wiem, branie. Ale to był dobry film. No i jeden film, który akurat wiem, że na pewno Rafał wymieni, nie? No to jest Wyspa Piratów. Tak, Castle chciałem Island o tym właśnie powiedzieć. Z Geną Davis. 95 rok, tak. Łabędzi śpiew wytwórni Karolko, która wpompowała niesamowite miliony dolarów, wierząc, że to będzie hit. Niestety to był ten moment, kiedy nikt nie chciał już oglądać filmów o piratach. Gina Davis, Frank Langella jako ten zły, ale nie pamiętam, jak się nazywał ten korsarz. No i chyba Matthew Broderick, tak? Tam grał, czy nie? Dobrze mówię? Czy... Chyba tak, nie? Tego młodego. Czy Matthew Modine, przepraszam. Modine, tak, przepraszam. Tak. Dla mnie to był mam ten na Blu-rayu, który zamknął studio, nie? To jest... topił ukochane studio odpowiedzialne za Rambo, za wszystkie hity lat 80. i początku 90. Ale ja wam powiem, że ja lubię ten film. Ja do niego wracam raz na rok, dwa i się świetnie bawię. No tak, bo tam widać, po prostu przepych. Tam ten pościg, ta Gina Davis skacząca przez... Do tych statków nie na końcu. Pamiętam, te dorożki jakieś takie te... Nie, no to w ogóle to jest film, który moim zdaniem stał się klapą, bo wiadomo, finansowo nie wyrobił, ale wiecie, Waterworld też stał się, był klapą, nie? Bo kosztował tam, wtedy był najdroższym filmem w historii, bo zrobienie go kosztowało ponad 200 milionów dolarów. No dzisiaj to po prostu Disney Marvel. 200 milionów, co to jest? Chciałbym, żeby filmy 200 milionów kosztowały. A nie 500 tyle, mówi, oczekiwania. Mówi Bob Iger. Ale tak naprawdę to właśnie też Waterworld też jest filmem o piratach właściwie. No, współczesnych, znaczy postapo. Na morzu się dzieje, tak. Postapo o piratach, dokładnie. No, zastanawiam się jeszcze taki, z takich Damian, najważniejszy nasz film dzieciństwa o dzieciakach, nie, które szukają skarbu. No właśnie, dlaczego nie kontemplujesz? Ale wiesz co, Goonies... No masz. Ale właśnie, bo... To magia to jest film skarbu. Goonies, no tak. No tak, no, jest są motywy pirackie. Jest no, jakieś jednooki, Willy, jest klimat. Jak się nazywał ten pirat, który jednooki? Willy. Ja mam też na 4K oglądam, jestem zachwycony. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, albo czytaliście, oni w ogóle dwójkę mieli nakręcić parę lat temu, jeszcze jak Richard Donner żył oczywiście, bo on zmarł w 21, z tego co pamiętam. I tam były plany do nakręcenia dwójeczki po latach z oryginalną obsadą, ale...
Znaczy, wiesz co, pewnie były tak, jak są plany wskrzeszania filmów tylko po to, żeby, wiesz, zarobić kasę i... Widzę Ghostbusters. No, są jakieś definicje, którymi się opisuje tego typu remake'i, sequele, gdzie bierze się tą starą ekipę. Ale ja wiem, czy to by to wypaliło. Zastanawiam się, bo parę takich filmów było, co tak wzięli tą starą ekipę i próbowali coś zrobić na nowo i to się... Ale przykładem, ja ale zobacz, przykładem udanego jakby wskrzeszenia marki jest Ghostbusters sprzed paru lat, ten Legacy, tak? Dobrze mówię? Czy Afterlife, przepraszam. Ghostbusters Afterlife z młodą ekipą i tam pojawiają się oczywiście w cameo na końcu Bill Murray i Dan Aykroyd i duch zmarłego tego, Boże, jak on się nazywa? Ramisa, prawda? Harolda. I jeszcze jest ten czarnoskóry tak. aktor, też taki kultowy. Ale teraz niestety się nie udało, bo w marcu, jak nagrywamy, wszedł do kin nowy Ghostbusters, ten Frozen Empire. Straszny. Ogromny flop, straszny. I aktorzy starzy nie pomogli tym razem, nie? Więc no cóż, no bywa i tak. Chętnie zobaczę, jak już będzie w streamingach oczywiście. Czy mamy jeszcze coś z takich filmów, o których warto wspomnieć? Piraci byli Polańskiego oczywiście. Słuchajcie, Powrót na Wyspę Skarbu. Był taki film w 86. Jako sequel bezpośredniej historii, czyli Wyspa Skarbów Stevensona, bo film też był. On się dzieje 10 lat właśnie po akcji jakby tej z książki i z filmów i kontynuuje losy tego Long Johna Silvera. Więc to jest bardzo ciekawa historia, ale to całkiem nieźle przyjęte. No. To ja dodam. Wiesz co, filmów o piratach jest mnóstwo, no tylko że właśnie to seriale jest tak, są że fajne. Pytanie, co się przebija, no nie? I czy na przykład, nie wiem, historią o piratach nazwałbyś 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. To też, prawda. Bo Kapitan Nemo był takim trochę piratem. Tak. Takich motywów to się wszędzie znajdzie. Ale ja rzucę jedną rzecz, zanim przejdziemy do seriali, które na pewno pamiętacie z dzieciństwa, czyli magazyn Morze. Kogo witam, kogo goszczę, to było w telewizji, tak? Tak. Nie, to ty mówisz. Okay. Tam był początek tego programu, magazyn Morze, jak gdzieś pamiętam te takie, nie wiem jak to nazwać teraz, te takie tandetne zapowiedzi, czołówka. Ale jaki tam był, jaka piosenka, ja to wyszukałem w końcu, to się nazywa The Pirate's Victory. Fantastyczna piosenka. Mam to puścić w tle? Możesz dostać ten, bo to jest z filmu australijskiego, film The Pirate Movie, z tego wzięli całe ujęcie, właściwie czołówka jest ujęciem w sceny bitwy morskiej piratów. I zajebista piosenka Victory. No to jest, Damian, ty kojarzysz tą piosenkę oczywiście. No tak. No to o czym tak. mówię, to co to było? To była gra w statki. Victory. Tak jest. Czyli tak, okay. Miałeś dzisiaj tak. nucenie do Bollywood i nucenie do tego. Do programu na TVP w weekend było, czy coś takiego. No dobrze, słuchajcie. No, dajesz. To może już teraz na gierki, bo te seriale... Są trzy seriale, ale to warto wspomnieć, jak ktoś nie widział, czyli Black Sails, chyba najlepszy serial o piratach dzisiaj, z takich współczesnych, które warto zobaczyć. Z tych ostatnich, bo opowiada w ogóle historię wszystkich tych najbardziej znanych piratów, panujących wtedy tam w wieku XVII, o których trochę mówiliśmy i bardzo polecam, jest genialne. 5 sezonów bodajże i naprawdę świetnie się to ogląda. Crossbones, nie wiem czy znacie, z Johnem Malkowiczem. Bardzo ciekawy jednosezonowy serial o gościu, który po prostu ma zabić czarnobrodego, w którego wciela się nomen John Malkowicz. Nieźle się to oglądało. No i tam oglądał Our Flag Means Death. Ja w ogóle tego tak, nie widziałem. Dwa odcinki beznadziejne można olać. Dostał cancela po drugim sezonie. Ale ten z pirackich to Netflixowy ostatnio przecież aktorski serial One Piece. To jest na podstawie mangi, która się ciągnie latami o piratach, bo przecież Monkey F. Luffy, on się nazywa jakoś tak? Fafi? Nie pamiętam. Luffy. To on chce zostać królem piratów, więc nie może być nic bardziej o piratach. Serial na Netflixie jest świetny, bardzo dobry i myślę, że tym możemy zamknąć seriale, chyba że Damian chce coś dodać. Nie. To gry, słuchajcie. No to Damian, twoja pierwsza gra piracka, to która to była? Ja wiem, każdego, która. Ale każdego. Znaczy wiesz co, no ja nie mówię, właśnie ja nie byłem fanem Sid Meier's Pirates, więc tutaj można odpuścić. Nie. Chcecie nie, coś ja chciałem tylko powiedzieć 87 rok. Pytam, co mamy zrobić? Nad grom. Ja tylko. Ale no. Ja chciałem powiedzieć, że sekrety Małpiej Wyspy. A, no to wiadomo.
Tak, to była seria przygodówek, które dla mnie przede wszystkim dwie części z tego, co mówisz, czyli Secret of Monkey Island 1, 2, 90 i 91 rok. No fantastyczne spotkanie z Guybrushem Threepwoodem i ten klimat Karaibów wydawający się z monitora Amigi, nie pamiętam, 1084S chyba monitor się nazywał, Commodore, tak? Nie wiem, co mogę dodać. Kultowe przygodówki dostały swoje odświeżenie w 2009 roku. Pamiętam, grałem na Xboxie 360 jeszcze. Często wracam. Mm-hmm. Bardzo mi się podoba Return to Monkey Island. Mówię to głośno, Damian. Tobie też? No, wiesz co, jestem usatysfakcjonowany. Ja bym przeszedłem takim ciurkiem, aha, no nie? Więc ja doceniłem to, że ona nawiązuje, znaczy, że po prostu podejmuje to zakończenie. To jest dwójki de facto, która olewa następne części, tak. Tak. I to robi to świetnie wyglądała fajnie, w ruchu, bo ludzie strasznie przeczyli na art style tej gry, a jak się okazuje, to wszystko fajnie się sklejało i miało swoją tożsamość. Właśnie to jest to, że ja nie wiem, czemu już chyba, że ludzie w pikselach ją zrobią, żeby się wyglądała tak samo. Było super. Ja chętnie wrócę na deku sobie pogram. No. Ja jeszcze tylko dwa słowa o tych piratach Studia Majera, bo ja w nich nie grałem na początku, bo miałem Atari, niestety na Commodore to wyszło i inne komputery, więc jak zobaczyłem na Commodore grę, to oszalałem. Potem dorwałem później o wiele na Amigę. Bawiłem się świetnie, wspominam. Masa fajnych rzeczy tam była. No, Sid Meier, jednak mądry facet, potrafi zaimplementować ciekawe mechaniki. Oprócz handlu, ekonomii, tańczenie, konkury, tak zwane walki na miecze i tak dalej. Na miecze. No, to była. To było to. Skacząc dalej, co myślisz z takich fajnych rzeczy? No na pewno Sea of Thieves z ostatnich, najnowszych od Rare. Znaczy wiesz co, no Black Flag. Nie, oczywiście, ale to osobne, tak. To osobne miejsce w historii gier. No właśnie, musimy tutaj... No nie, no bo właśnie nie wiem, czy jedziemy takie najstarsze. Wszystko lecimy, ja Rafał przeskoczył całe nie, dekady. Nie, ja sobie skaczę niechronologicznie po prostu. Długo no. Nic. I School of Bones, tak. I trochę School of Bones. Jeśli chodzi o gry nowożytne, masz rację, no Assassin's Creed 4 Black Flag jest jedną z najlepszych gier pirackich, a nie asasyńskich na swój sposób. To jest najlepszy asasyn. To prawda. Ale ja nie byłem jakimś wielkim fanem. Ja nigdy przygody Edwarda Conwaya skończyłem. Ale skończyłem to takie standalone DLC, które było. Pamiętacie? Tam się grał tym niewolnikiem. A nie. Cry of Freedom, czy Freedom Cry. Nie pamiętam. Tak. Tak. I bardzo mi się podoba, bo tam właściwie to była Black Flag z troszeczkę z inną fabułą, ale skondensowane. Takie, że na przykład nie mam czasu, żeby ogrywać całego Black Flag 4, nie? Zagraj, Frida. Będzie remake. To gram właśnie Freedom Cry, czy Cry of Freedom, jakby tego nie nazywać. I tam naprawdę, i to nurkowanie było, i ten klimat. Pływanie po Karaibach, jak tam walki się pływało. Tak, i wskakiwanie na te małe wysepki, przecież to było miodzie. No. Jak to wyglądało, jak oni to wydali. To jest przepiękne. No to jest taka absolutna gra, wiesz, jakbyś chciał właśnie być piratem, to jesteś piratem gościem i możesz sobie pływać jego pirackim statkiem i możesz sobie robić abordaże i walić z armat w inne statki, więc są te bitwy morskie, no tam naprawdę wszystko, co mogli zrobić. Niemniej oczywiście takim najlepszym symulatorem obecnie, no to jest to Sea of Thieves. Zaraz ci opowiem dwa słowa o School and Bones. Ani Bones, ani Skulls. Tak. Tylko 4X. Ja tylko chciałem powiedzieć, że że w ogóle ominęliśmy chyba serię Port Royal, która tam wyszła pierwsza część w 2003 roku. Ja nie grałem w Port Royal, więc się nie wypowiem. Rizeny ominąłeś, no takie jakie? Świetne gry dla fanów Gothica. A, wspaniała, tak. Drewno 2. A jedynka nie była o piratach? Tak, nawet nie grałem w to. Nie od razu robili drugą część. Tak. Ale była... Tak jak z Duną było. A graliście w tą piracką przygodówkę RPG Sea Dogs 2002 rok? To było ciekawe. To była bardzo fajna gra, którą nawet chyba na pececie jeszcze ogrywałem. Ja czekam na ogranie Pillars of Eternity 2 Deadfire, bo tam się pływa statkiem i zamiast tak z pierwszej części forteca jest statek. To jest na moim backlogu i czeka na swój moment, więc... Brace yourself, Rafał, będziesz słuchał o tym. Dobrze. Ale podobno świetne. Ale nie możemy nie wspomnieć o Uncharted 4, które było przede wszystkim poświęcone Libertali, piratom i nie pamiętam głównego tego. Edward Teach to był Czarnobrody? Ten, który tam... To nie był chyba on, nie? No tam byli wszyscy. Wszyscy byli piraci. Uwaga, spoiler.
Kogo tam nie byli? To trochę tak jak było. Rafał wymieniał tych wszystkich piratów, to jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić przegląd, to odpala Black Flag i tam są wszyscy, bo tam jest przecież ta Mary i wszyscy tam w tej tortudze, tak? Oni się spotykali. To ja jeszcze tylko powiem o Skull & Bones, a ty to mówię, że masz jeszcze parę gier, o których chcesz wspomnieć. Tylko kronikarskiego powiem. To ja tylko powiem, że grałem w betę Skull & Bones i nie chce mi się grać w wersję komercyjną, powiem szczerze, bo to było straszne doświadczenie. Spędziłem parę godzin pływając bezcelowo stateczkiem po Karaibach. Najfajniejsze w tej grze było pływanie, powiem szczerze. Widok z oczu i faktycznie sterowanie łodzią dawało taki fajny vibe. Trochę przypominało mi pływanie właśnie w Black Flagu, ale nic poza tym. Walki takie sobie. Nawet abordażu nie ma w tej grze, co jest ciekawe. Natomiast to mi przypomniało tego The Division 1, jak się stało w kolejce i ci wszyscy ludzie, którzy tam grają, bo jesteś w sieci i widzisz ich, robią to samo, tak? Czyli budują armaty, robią kule do tych armat, coś robią do statku. To wszystko jest tak generyczne. Tam przypływałeś do brzegu, teleportowałeś się na brzeg. Taki, nie chcę powiedzieć, że bieda Starfleet karaibski, ale coś, miałem takie skojarzenia właśnie z taką dziwną, słabą grą, no niestety. Nie wiem, zupełnie mi się, a wszyscy tam mówią, że to GIF, nie, jak on się nazywa? Yves Guillemot, prezes tego, co powiedział, to jest gra 4A. No na pewno jest tam, może w jakichś założeniach, ale im nie wyszło. Ale widzisz, ale to nie wiem, czy kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale chyba mogliśmy, że, przepraszam, że tego biednego Iwa się czepiają. A ja uważam, że koleś jest, no stworzył potęgę, jaką jest Ubisoft i to, że on czasami coś powie, a ktoś to wyciągnie z kontekstu, no to wiesz, o co chodzi. To już jest starszy facet. Ja bym się nie czepiał tego. Czy no. Facet... To jest gra, którą chyba w końcu musieli wydać, bo może, nie wiem, ze względów... Albo dotacje, prawda? Albo jakieś migranty czy coś. Tak. Musieli projekt wypuścić. Ale panowie, co on miał powiedzieć? Gra jest memem, robili to ponad 10 lat, wiadomo było, że to będzie badziew, utopił w tym kupę hajsu, no musiał powiedzieć, że to jest zajebista gra. No tak. Nie mógł nic innego powiedzieć. Ale zrobiliby grę, która by miała na przykład, nie z pierwszej osoby możesz chodzić po statku, to mówi, o, zobaczcie, robili tę grę tyle lat i zrobili Sea of Thieves. Ale nie. O, zrobili to, a przecież już lepsze wojny statków były no w Black Flagu, tak. No niektóre ma 11 lat. Cała społeczność żądała wycięcia walk ze statkami z Black Flaga i zrobienia gry, nawet pod nowym tytułem. Nikt nic więcej nie chciał. No ale nie, to zaraz będziesz miał remake i wszyscy będą zadowoleni, ale to jeszcze wracając do tego biednego gentlemana, który nie jest biedny oczywiście, że nie może wyjść i powiedzieć, słuchajcie, jestem beznadziejnym zarządzającym, pozwoliłem, żeby robili projekt tak. Ponad dekadę i powiem wam, że właściwie gra jest do luftu. No, musi powiedzieć, że jest zajebista. Nie. Dzień dobry, nazywam się Phil Spencer i jestem apologetą. Z szefem Xbox. Obiecuję wam fajne gry, jak co roku. Dowiozę. Demokratyzuję wam gry. Będziecie grali na PlayStation i dostaję hejta. Wiecie, co mi się najbardziej podobało Skull & Bones, tak kończąc dyskusję o tej grze? To intro, gdzie jest takie piękne, prerenderowane filmy i są wymieniane, słuchajcie, wszystkie studia, które nad tym pracowały. Jest Ubisoft Kiev, Szanghaj, nie wiem, Singapur. CD Projekt Red. Ale wszyscy, tak. Tam mógł wszystkich wpisać. Q-Lock. A mi się podobało ta zapowiedź tej gry, to chyba było Summer Game Fest zeszłoroczne. Muzyka fajna. Ta muzyka, tych gości, którzy wyszli i śpiewali. Tak, to było zajebiste. I to jest cały temat. Podobało mi się. Dobra, Tomek, ty jeszcze jakieś gry chciałeś wspomnieć z kronikarskiego obowiązku? Ja tylko jedną, bo bardzo często na grupie jest wspominana, to jest... Lego. Nie. Jest gra oczywiście Pirates of the Caribbean Lego, ale to pominiemy. Ja chciałem powiedzieć o Shadow Gambit The Cursed Crew. To jest gra studia Mi, czyli twórców Shadow Tactics, Desperados trójki. I to jest tak, że dokładnie ten sam styl, czyli skradankowa gra taktyczna z elementami RPG, gdzie zarządzasz poczynaniami przeklętej drużyny załogi piratów. I tutaj pozdrawiam, bo chyba Krzysiek bardzo lubi z grupy, więc to trochę tak z ukłonem do niego. Ja nie grałem, ale gra wygląda ślicznie, więc tu chciałem wspomnieć. I wydaje mi się, że tylko ty wspominałeś Port Royal, to w 2020 wydali czwartą część, gdzie... To ja jeszcze wspomnę, bo zapomniałem, mówiłem o Sea Dogsach w 2002, ale wyszła druga część, która była nazwana już Pirates of the Caribbean, czyli zamiast Sea Dogsów zrobili dosłownie nazwę filmu, który był popularny. To jeszcze jedną rzecz powiem, bo zwykle dostajemy taki komentarz. Kiedy przygotowywaliśmy się do tego odcinka, gier o piratach jest
Miliard. Miliard nie może nie, ale jest sporo. Ale nie, ale dużo jest takiego badziewia, dużo mobilnych jest. Jest nie, tego w ogóle bardzo tego dużo, więc nie wymieniamy wszystkiego, to jak zwykle to jest subiektywny przegląd własny. Więc dodawajcie oczywiście, wskazujcie, wypunktujcie, czego nie powiedzieliśmy, bo to wiadomo, po co, ale... Czy jeśli mielibyście coś wynieść z tej rozmowy o pirata, to oglądajcie to, żebyście się odwierzyli Cathrow Island, czyli Wyspę Piratów. Jak się obejrzeć Spitera? To jest film, który robił Renny Harling, którego ja bardzo lubię, który zrobił naprawdę Renny Harling to zrobił, faktycznie. Świetnych... Tak, kupę świetnych filmów. Ostatni Skauty ja Syko prostu... czy Shane'a Blacka? To jest akurat brata... Tony Scotta, brata przepraszam. Prawdziwy romans, no tak, o Jezus. No. Ale chodzi o to, że naprawdę Na krawędzi na przykład. Pamiętacie? To był taki film, który zrobił przed tym. Nie? Zresztą w ogóle był żonem. On był żonem, on był mężem Ginny Davis. A Kiss Kiss, długi pocałunek na dobranoc. I on z nią zrobił ten film, a później zrobił długi pocałunek. Cudowne. A potem popadła w niełaskę Hollywood chyba, nie? Po tym Wyspie Piratów. No. Tak. A nie tak, wiem. Tak. Ja wiem. Ona potem nie. Skończyła się jej kariera. I potem nie ma. A ja pamiętam Ginny Davis z jakiego filmu? Nie wiem, ale Deep Blue Sea obejrzyjcie jeszcze. To jest świetny. A gdzie debiutowała Ginna Davis, zgadnijcie, w moim ulubionym body horrorze, czyli jakim? Mocha. Tak jest. Musiało to paść w tym odcinku. Ale aż zerknę, otwieram Wikipedię. Wciskam sprawdza, film. Rafał, motywy pirackie w The Thing. Zdajcie jakieś. Zagiąłeś mnie. Ale... Nie, ja żartuję. Okay. Chodzi o to, żeby padło The Thing. A znalazłeś The Thing w tym? W True Detective na półce? Bo ja wrzucałem na grupę. Ale ja czytałem, ja wiedziałem, że jest. Okay. Wiedziałem. Ale to wiecie, to jest ciekawe, bo moim zdaniem długi pocałunek na dobranoc to był całkiem dobry fajnym filmem. Uśpionej agencji. I zarobił. To było. No. Tak, świetnie. Tak. I po tym filmie miała przerwę i dopiero zagrała w Stuart Little. Mocna damska protagonistka chyba nie mogła być na ekranie i to się nie sprzedało. Zaryzykuję to stwierdzenie. Oczywiście, szczerze mówiąc, to oprócz tego, że ona zagrała w tej serii Stuart Little, nie? To faktycznie do 2009 roku to jej nie wiem, było. Czy o tym widziałem. Nie, znaczy ręki sobie za to nie dam uciąć, ale na pewno czytałem, że to był taki To była kotwica do kariery. Tak, to był koniec, bo to było tak, że Jinx, że utopi te filmy. Tak jest. Panowie, 2,5 godziny prawie nagrywania, udało nam się wszystko zrobić, co chcieliśmy. Pomimo, moi drodzy słuchacze, drugiego podejścia, tu wam powiem szczerze, mieliśmy falstart mały technologiczny. Znaczy, i tak dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie, mam nadzieję. Cały czas. Nie, jak cię słyszymy, Rafał po prostu płaci takie siano za tą technologię. Tak. No, dokładnie tak. To oni tutaj za promowanie tego powinni ci płacić, a nie, że ten... I mam nadzieję, że to faktycznie działa tak dobrze, jak będzie dobrze. Nie? Jestem ciekawy efektu. Potem będzie Damian, halo, uratuj ścieżkę. Dobrze. Tak. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić nam komentarz, łapę górę, w suba na YouTubie. Skomentujcie ten odcinek, bo my czytamy wszystkie wasze feedbacki i przynajmniej się jakoś do tego ustosunkujemy w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby odwiedzić Starego w social mediach, czyli na Instagramie, na Facebooku, linki do wszystkiego na starygracz.pl, wpadajcie na grupkę dyskusyjną, a jak zostaniecie patronem, to macie dostęp do Discorda, gdzie nas możecie z Tomaszem też złapać i gadać i są też inni, i Damian czasem wpada może. I materiały są wcześniej. Tak, patroni dostają te odcinki wcześniej, przynajmniej tydzień przed publikacją, chociaż w tym przypadku to będzie 4 dni, no bo ten odcinek pojawi się za chwilę w środę w eterze. No i słuchajcie, z nami oczywiście dzisiaj był Damian Paluch, aka Dachman z podcastu Fantasmagedia. Dzięki wielkie. No i oczywiście Tomo Kujsz. Dzięki wielkie. No i ja, Rafał Szychaszkowski, żegnam się z wami czule i do zobaczenia, usłyszenia już w następnym odcinku Starego Gracza. Tak jak powiedziałem, będzie mała obsuwa, bo tydzień później się pojawi, czyli około połowy kwietnia, gdzieś w tej okolicach. Będziemy z Tomkiem nagrywać chyba 13-14, zaraz potem rzucimy. W międzyczasie będzie jeden odcinek Starego Ekstra, prawdopodobnie z Krzyszkiem z podcastu Dwóch po Dwóch, bo chcieliśmy się zmierzyć z wrażeniami z okularów Ray-Ban, Meta, coś tam, smart glasses, do czego tego używamy albo i nie używamy, i pogadać o życiu, więc przynajmniej będziecie mieli jakąś tam dystrakcję po drodze. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Cześć, pa.